się zbliża. Ze względu na to, że mamy przekaz online, który chcemy rozpocząć punktualnie o godzinie 16, bardzo proszę wszystkie osoby zaproszone do udziału w dzisiejszej debacie o podejście tutaj na front naszej sali. Zgodnie z naszym zwyczajem, Państwo miejsca, na których będziecie siedzieć w trakcie debaty. Bardzo proszę. Miejsce numer jeden jest po, tak, po naszej prawej stronie. Prawej stronie, czyli tak. Tam jest numer jeden. Cztery. Panie Marku? Bardzo proszę. Można na pamiątkę zostawić. Mam nadzieję, że przyniesie szczęście. Zaraz wszystko wyjaśnię, tak? Szanowni Państwo, właśnie minęła godzina 16. Dzień dobry, nazywam się Jarosław Och. Będę miał zaszczyt poprowadzić gdyńską debatę gospodarczą. Oczywiście nasze wydarzenie zainspirowane jest zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Tematyka debaty oscylować będzie wokół tematów i zagadnień takich jak koncepcje gospodarczo-ekonomiczne zawarte w programach wyborczych kandydatki i kandydatów, główne wyzwania ekonomiczno-gospodarcze stojące przed Gdynią oraz działania, niezbędne działania, których skutkiem będzie stworzenie warunków dynamicznego rozwoju Gdyni. Pomorskie debaty, drodzy Państwo, to już trwały element krajobrazu przedwyborczego Trójmiasta, w tym również Gdyni. Przed każdymi wyborami staramy się zapraszać osoby kandydujące na najważniejsze urzędy, zarówno w skali lokalnej, jak i w skali ogólnokrajowej, do dyskusji o koncepcjach i strategiach związanych z rozwiązywaniem problemów ekonomiczno-gospodarczych. Za nami debaty kandydatów na prezydenta Gdańska i Gdyni, które przeprowadziliśmy jesienią 2018 roku. Kilka miesięcy później, dokładnie 9 maja 2019 roku, poprowadziliśmy debatę jedynek do Europarlamentu. Również w 2018 roku odbyła się debata jedynek w okręgu gdańskim i gdyńsko-słupskim kandydatów do Sejmu. Ostatnia debata, która miała miejsce, ostatnie debaty, to właściwie debaty przeprowadzone kilka miesięcy temu. Znowu były to debaty liderów list do Sejmu, zarówno w okręgu gdańskim, jak i w okręgu gdyńsko-słupskim. Wczoraj odbyła się debata kandydatki i kandydatów na prezydenta miasta Gdańska, no i dzisiaj dopełnieniem jest debata osób ubiegających się o fotel prezydenta Gdyni. Dzisiejsze wydarzenie, drodzy Państwo, to uroczystość, to spotkanie, do którego, jak powiedziałem, zaprosiliśmy kandydatkę i kandydatów, którzy walczą o fotel prezydenta Gdyni. Inicjatorami i organizatorami dzisiejszej debaty, która odbywa się w gościnnych progach Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, są pracodawcy Pomorza. Przy okazji chciałem gorąco i serdecznie podziękować za gościnę i przywitać obecnych na sali rektora uczelni. Szukam pana, widziałem, dzień dobry, pan doktor Tomasz Białas i panią prezydent uczelni, panią Reginę Schuttenberg. Witamy i raz jeszcze dziękujemy za możliwość zorganizowania debaty. Bardzo gorąco i serdecznie witam zgromadzoną publiczność. Szanowni Państwo, bez Państwa udziału ta debata nie miałaby żadnego sensu. Witam w szczególności gorąco zaś przedstawicieli środowiska biznesowego i gospodarczego Gdyni. Witam przedstawicieli mediów. Cała debata jest rejestrowana, a także można ją oglądać na żywo na Facebooku Pracodawców Pomorza. Witam więc bardzo gorąco śledzących naszą debatę internautów. Ze szczególną zaś atencją witam kandydatkę i kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta miasta Gdańska. Tu, jak Państwo widzieliście, przepraszam,
Sytuacja się powtarza dokładnie 5,5 roku temu. W tym samym miejscu popełniłem ten sam błąd i nie jest żadnym wytłumaczeniem to, że jestem rodowitym gdańszczaninem. Wybaczcie Państwo. A może to sygnał od losu, że czas zastanowić się nad lokalizacją miejsca zamieszkania w Gdyni. Szanowni Państwo, witam więc kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta Gdyni. Panie i panowie, ważna informacja, byliście państwo świadkami tego wydarzenia. Przed rozpoczęciem debaty rozlosowaliśmy miejsca, które państwo zajmują. Chodzi o to, aby tutaj możliwie w największym stopniu zadbać o uczciwość tego przedsięwzięcia. Na to ważne i istotne, jak wydaje się, wydarzenie w kampanii samorządowej przyjęli nasze zaproszenie i tu będę wyczytywał w kolejności wylosowanych miejsc. Pan Wojciech Szczurek, kandydat Komitetu Samorządność, Komitet Wojciecha Szczurka. Pan Tadeusz Szemiot, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Pani Aleksandra Kosiorek, kandydatka Komitetu Gdyński Dialog. I pan Marek Dudziński, kandydat Komitetu Prawica i Społecznicy. Witam Państwa raz jeszcze na dzisiejszej debacie, dziękując za przyjęcie naszego zaproszenia. Panie i Panowie, zanim przystąpimy do debaty, w miarę krótko postaram się zaprezentować scenariusz dzisiejszego wydarzenia. Nasza debata planowana jest na czas około 2 godzin. W pierwszej części do wszystkich kandydatów zostaną skierowane te same pytania. Aby wyrównać szanse kandydatów, uznaliśmy, że pierwsze z 4 pytań zostanie skierowane do kandydata zajmującego pozycję numer 1, ale drugie z 4 pytań już zostanie zadane do kandydata na pozycji, w tym przypadku 3. Trzecie z 4 do pani Aleksandry Kosiorek. Mam nadzieję, że to w bardzo istotny sposób wyrównuje szanse kandydatów. Każdy będzie dysponował czasem 2 minut na udzielenie odpowiedzi. Państwo tego macie prawo nie widzieć, ale tutaj stoją 2 monitory, które będą odliczać czas, który będzie do Państwa dyspozycji. W momencie, kiedy będzie ostatni czas, ostatnie 30 sekund, pojawi się sygnał dźwiękowy i oczywiście po upływie 2 minut również będzie jeszcze bardziej wyrazisty, rzekłbym dokuczliwy sygnał dźwiękowy. Prosimy kandydatów o niekorzystanie w trakcie tej części z telefonów komórkowych i to jest prosta konsekwencja naszych spostrzeżeń z poprzednich debat. W tej części, drodzy Państwo, co ważne, nie przewidujemy dla kandydatów wypowiedzi ad vocem. Wszelkie uwagi będzie można zaprezentować w trzeciej, ostatniej części naszego dzisiejszego spotkania. Część druga, myślę, że najważniejsza z punktu widzenia państwa, a więc publiczności. Tutaj te pytania zadawać będziecie państwo. Prosiłbym jedynie o to, byście się państwo przedstawiali, informowali nas i przede wszystkim państwa kandydatów, jaką organizację państwo reprezentujecie. Oczywiście mogą zadawać pytania również osoby prywatne. Prosiłbym również o to, aby czas zadawania pytania wynosił nie dłużej niż 30 sekund. To nie jest nasza fanaberia. Chodzi nam o to, aby możliwie jak największa liczba osób, które zaszczyciły swoją obecnością dzisiejszą debatę i to wydarzenie, była w stanie swoje pytanie zadać. Państwo w tej drugiej części będziecie dysponowali czasem minuty na udzielenie odpowiedzi. I tutaj nie ma obligatoryjnej reguły udzielania odpowiedzi. Kto z Państwa uzna, że chciałby odpowiedzieć na pytanie, prosił będę o sygnalizowanie tego faktu poprzez podniesienie dłoni i w tym momencie udzielany będzie Państwu czas. Mamy też prośbę, aby pytania były kierowane nie ad personam, aby dotyczyły spraw ogólnej natury. Jak powiedziałem, czas przewidziany na zadanie pytania wynosi 0,5 minuty. Maksymalny czas udzielanej odpowiedzi to minuta. W trzeciej części, ostatniej, podsumowującej, każdy z kandydatów będzie dysponował czasem 2 minut na zaprezentowanie wystąpienia podsumowującego oraz na zaprezentowanie ewentualnie różnych spostrzeżeń, uwag. Po zakończeniu debaty zapraszamy zarówno kandydatów, jak i zgromadzoną publiczność na rozmowy kuluarowe przy kawie i ciastku. Myślę, to może być również bardzo ciekawa część dzisiejszego spotkania. Panie i panowie, przystępujemy więc do debaty. Szanowni państwo, pytanie pierwsze. Jaka jest państwa główna strategia wzmocnienia gospodarczego i finansowego Gdyni i jakie konkretnie środki i działania podejmą państwo, aby osiągnąć ten cel?
Jako pierwszy w tej rundzie pytań odpowiada pan Wojciech Szczurek. Bardzo proszę. Strategia nowoczesnego miasta... Jest mikrofon dostępny, więc bardzo proszę. Dziękuję. Strategia każdego nowoczesnego miasta musi w bardzo silny sposób akcentować wątek związany z rozwojem gospodarczym, bo nie ma w mieście rozwoju edukacji, pomocy społecznej, komunikacji miejskiej, kultury, kiedy nie zadbamy o to, by ta pompa, która tłoczy dochody miasta i jego mieszkańców, funkcjonowała dobrze i miała perspektywy rozwoju. Gdynia swój rozwój gospodarczy zawsze zawdzięczała gospodarce morskiej. Nie będę tu oczywiście opowiadał historii, państwo ją doskonale znacie, ale dla nas dzisiaj gospodarka morska jest nadal jednym z kluczowych elementów pobudzania i aktywizacji gospodarki. Jeżeli mówimy dzisiaj o rozwoju portu, jeżeli mówimy o takich działaniach, które będą także bazowały na powrocie do budowy potencjału w naszym mieście przemysłu stoczniowego, to bardzo cieszy. Dzisiaj zamówienia dla polskiej armii tworzą wielki potencjał dla stoczni wojennej, która realizuje program Miecznik, który jest wielką szansą dla gdyńskiej gospodarki. Tradycyjne firmy związane z gospodarką morską, firmy spedycyjne budujące nowoczesne miejsca pracy, budujące oferty, ale też budujące sieć powiązań gospodarczych mają szansę na wielki rozwój w naszym mieście. Temu służy rozwój infrastruktury miejskiej, nasze konkretne działania zmierzające do tego, by w planach zagospodarowania przestrzennego budować potencjał rozwojowy, budować przestrzeń, by te firmy mogły się rozwijać. Mamy w tym zakresie znakomite doświadczenia. Bardzo ważnym elementem jest umiejętność współpracy sektorowej z tym szczególnym dla miasta obszarem, ale też dla Gdyni bardzo ważnym elementem rozwoju to jest obszar innowacji. Innowacje w Gdyni rozwijają się znakomicie. Mamy firmy, szczególnie te, które inkubowały w Parku Naukowo-Technologicznym, które dzisiaj podbijają Europę i świat i dowodzą, że Gdynia jest miastem nowoczesnym, a innowacje w Gdyni rozwijają się także w wymiarze gospodarczym. Musimy pamiętać w naszej strategii, stawiamy na to duży akcent, na to, co jest przyszłością Pomorza, a co jest przed nami. Offshore. Inwestycja związana z energetyką jądrową, czyli budowa elektrowni jądrowej, to wielkie potencjały, do których musimy się przygotowywać i miasto ma w tym zakresie bardzo określone działania i plan. Dziękuję uprzejmie. Pan Tadeusz Krzemiot, również czas 2 minuty. Bardzo proszę. Rzeczywiście nie ma przypadku w tym, że główne również nadzieje nasze i wyzwania, przed jakimi jako miasto stoimy i biznes, to sprawy związane z gospodarką morską. To tutaj przed nami największe szanse, które mogą zdecydować o tym, jak nasze miasto nie będzie tylko wyglądało za 5 lat, czyli po jednej kadencji włodarza miasta, ale jak będzie wyglądało za kilkadziesiąt również lat. To szansa na niesamowite turbodoładowanie dla naszego biznesu, dla naszych przedsiębiorców. To kwestie związane z realizacją portu zewnętrznego, ale również kwestie dotyczące istniejącego w Gdyni rynku pracy, dostępności przedsiębiorców do odpowiedniego, elastycznego, bogatego rynku pracy. I dlatego uważam, że z perspektywy miasta, bo większość tych rzeczy, o których mówię i mówił mój poprzednik, to są zadania realizowane przez rząd. My oczywiście z tych szans musimy skorzystać, my musimy do nich się podłączyć, musimy sprawnie i umiejętnie wykorzystywać i lobbować na rzecz tych szans, żeby one się w Gdyni pojawiły i były przez nas maksymalnie wykorzystane. Natomiast to, co miasto powinno w tym zakresie realizować, to na pewno mocno stawiać na to, żeby w Gdyni rozwijał się sprawny i dobry transport publiczny, żeby w Gdyni rynek pracy dzięki temu zyskiwał odpowiednią elastyczność. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale do Gdyni codziennie kilkadziesiąt tysięcy osób dojeżdża, żeby w Gdyni móc pracować. Na pewno musimy też poprawiać te kwestie dotyczące istniejącej infrastruktury, dotyczącej istniejących rozwiązań komunikacji, szczególnie komunikacji zbiorowej. I tak, i oczywiście można również wymienić kwestię dotyczącą tego, że miasto Gdynia powinno stać się liderem również w zakresie modernizacji energetyki. W trakcie kampanii mówiłem o tym, że miasto Gdynia powinno w znaczącym stopniu finansować własny program dekarbonizacji i wzmacniania zmian w tym zakresie. Dziękuję pięknie, pani Aleksandra Kosiorek. Działa? Perfekcyjnie. Dzień dobry państwu. Słyszę o gospodarce morskiej i nie sposób się nie zgodzić, natomiast mam wrażenie, że miasto zapomina o całym pozostałym sektorze naszego rynku. Programem Gdyńskiego Dialogu jest zwiększenie udziału CIT i PIT w dochodach miasta, bo to pozwoli nam w pewien sposób lepiej balansować nasz budżet. Miasto Gdynia zapomniało o przedsiębiorcach. Ja rozmawiam z przedsiębiorcami od wielu miesięcy i co słyszę,
to głównie zarzut, że miasto nie współpracuje z przedsiębiorcami i przedsiębiorców nie słucha. Gdyński Dialog planuje powołać Radę do Spraw Przedsiębiorczości i z tą radą te strategie gospodarcze realizować. Proszę Państwa, gospodarka i jej rozwój to jest zespół naczyń połączonych. Na pewno nie będziemy mieć rozwoju gospodarczego, jeżeli nie będziemy zachęcać inwestorów do zamieszkania, spłynięcia do naszego miasta. Ale ten inwestor musi gdzieś mieszkać, musi dojechać, musi mieć infrastrukturę, musi mieć szkoły, do których będziemy posyłać swoje dzieci. I tutaj pewne obszary w Gdyni całkowicie są zaniedbane z tego punktu widzenia. Strefa przemysłowa przy ulicy Hutniczej jest tak zaniedbana, że przedsiębiorcy z niej uciekają do Rumi. Jest tam 3000 przedsiębiorców w tym momencie, mniej więcej około, natomiast oni nam uciekają. Tereny dawnego Polifarbu, również strefa przemysłowa, również zapomniana przez nasze miasto, również do odrestaurowania, aby tam tych inwestorów nowych pozyskać. Natomiast co jest ważne i najważniejsze dla inwestorów i przedsiębiorców, to stabilność warunków, w jakich oni działają w mieście. I tego dzisiaj również w Gdyni nie ma, a ja jako przedsiębiorca jedyny w tej ekipie dzisiejszej, która tutaj siedzi, wiem, jak ta stabilność jest ważna, bo na co dzień borykam się z problemami prowadzenia przedsiębiorstwa już od kilkunastu lat. Dziękuję uprzejmie. Pan Marek Dudziński. Jak już zauważyli moi przedmówcy, no kluczową dla rozwoju gospodarki w Gdyni jest właśnie sektor morski. No przecież Gdynia powstała dzięki temu, że powstał w Gdyni port. Warto dodać, że no tutaj dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości zostały zapoczątkowane prace nad powstaniem portu zewnętrznego, więc ja jako prezydent będę pilnował tego, aby przypadkiem obecny rząd no, nie wycofał się z tego, z realizacji tego ważnego zadania. Oprócz tego bardzo ważnym dla rozwoju gospodarczego jest oczywiście kwestia infrastrukturalna. No i tutaj znowu piłka jest po stronie rządu, czyli mówię tutaj między innymi o Drodze Czerwonej, która no, będzie niejako tym oddechem dla przepustowości portu, która no, będzie znacznie w dużej mierze wpływała właśnie na zwiększenie możliwości przeładunkowych portu. No i też jako prezydent będę oczywiście pilnował tego, żeby na etapie realizacji też no, nie przyszło do głowy rządowi z tego zadania się wycofać. Ale pamiętamy również o drobnych przedsiębiorcach. Pamiętamy o kupcach zespołu miejskich hal targowych. Dla nich mamy również pakiet rozwiązań. Przede wszystkim jesteśmy od lat za pozbyciem się opłaty targowej, która w skali budżetu miasta no, za dużo dochodów nie przynosi, a rozłożona na kilku przedsiębiorców stanowi dla nich duże utrudnienie. Chcemy również z zewnątrz hali targowej postawić nowe boksy i finalnie oddać zarząd nad halami targowymi właśnie kupcom, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, jak zarządzać tym miejscem, żeby prowadzić tam biznes i żeby to było miejsce atrakcyjne. I co ważne, no również jako prezydent będę bardzo mocno pilnował tego, żeby mieszkańcy tutaj nie wjeżdżali, ponieważ ucieczka mieszkańców to niestety ucieczka również przedsiębiorców. Dziękuję pięknie. Zaczynamy drugą rundę pytań. Tym razem jako pierwszy odpowiadał będzie pan Tadeusz Szemiot. I mam nadzieję, że pytanie drugie absolutnie nie zaskoczy przynajmniej dwójki kandydatów. Od wielu lat mówi się o rewitalizacji ulicy Hutniczej, jak i o budowie Drogi Czerwonej. Jakie są plany państwa dotyczące poprawy infrastruktury miejskiej, w tym drogowej, w celu wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego? Bardzo proszę, pan Tadeusz Szemiot. Ulica Hutnicza stanowi zaplecze dla takiego naszego hubu logistycznego, jaki w Gdyni się wytworzył w tej okolicy. Ta ulica na pewno wymaga modernizacji, wymaga przystosowania do ruchu ciężkich pojazdów, gdyż to one w głównej mierze ją używają i ją dynamicznie niszczą. Więc trzeba ją wybudować, zmodernizować w odpowiedniej technologii, która zapewni to, że te samochody będą mogły tam bez wchodzenia w taką szkodę podróżować. To jest oczywista, dla mnie oczywistość, więc ulica Hutnicza wymaga modernizacji, a przy okazji ulicy Hutniczej również warto wspomnieć o tym, że no, koniecznie potrzebujemy też połączenia
przez na przykład ulicę Pucką, żeby te samochody mogły w sposób sprawny również podróżować w tej części Gdyni. Więc to jeżeli chodzi o ulicę Hutniczą. Natomiast Droga Czerwona jest niezbędną inwestycją, która musi się w końcu w Gdyni wydarzyć. Port Gdynia potrzebuje sprawnego, dobrego wyjścia, wyjazdu z portu. Nie może być tak, że dzisiaj duże instalacje wywożone z portu muszą tam kręcić po 7 razy, żeby móc się dostać na estakadę Kwiatkowskiego. Dzisiejsze rozwiązanie nie jest właściwe, nie jest gotowe do tego, żeby obsługiwać ruch z portu. Droga Czerwona musi powstać, ale jednocześnie jest rzeczą absolutnie bardzo ważną, żeby jej powstanie odbyło się w sposób minimalnie kolidujący z znajdującymi się na tym terenie już domami, budynkami, mieszkaniami. Ją trzeba po prostu maksymalnie na długich odcinkach schować pod ziemią, tam gdzie się wszędzie da, szczególnie na odcinku bezpośredniego połączenia z obwodnicą. Mam nadzieję, że Droga Czerwona powstanie na przestrzeni najbliższych 5-6 lat i będzie rzeczywiście mogła oznaczać to, że port gdyński będzie rzeczywiście również zapleczem dla budowanej elektrowni atomowej. Dziękuję uprzejmie pani Aleksandra Kosiorek. Ulica Hutnicza i jej odbudowa, przebudowa i doprowadzenie do stanu, w jakim chcielibyśmy ją dzisiaj widzieć, to musi być priorytet, jeżeli mówimy o przedsiębiorcach. Tak jak już mówiłam, nie może być tak, że przedsiębiorcy uciekają nam z Gdyni do mojej Rumi, dlatego że te warunki prowadzenia działalności tam są dla nich nieodpowiednie. Natomiast ja bym chciała przypomnieć jeszcze jedną kwestię poza tunelem pod ulicą Pucką, który oceniam jako bardzo istotny. To obiecywany przejazd przy ulicy Piaskowej. Tam infrastruktura była przygotowana. Pan prezydent obiecywał przedsiębiorcom z ulicy Hutniczej przejazd przez tory bezkolizyjne i do dzisiaj go nie ma. Jak państwo wiecie, za chwilę się zwiększy ruch kolejowy i będzie bardzo poważny problem. Czego byśmy nie zrobili z Hutniczą i jej przepustowością, tory będą kolidować z ruchem drogowym. Proszę państwa, tak a propos jeszcze ulicy Hutniczej, coś o czym zapomina każdy, kto tam nie poszedł raz na piechotę chociaż, to brak chodnika wzdłuż tych ciągów pieszych. Jak jesteśmy tam przedsiębiorcą, chcielibyśmy, żeby nasi klienci mieli szansę dojść pieszo. Ja akurat kiedyś szłam do ówczesnej izby celnej i to było trudne zadanie. To też jest istotne dla prowadzenia działalności w tym miejscu. Natomiast jeżeli mówimy o Drodze Czerwonej, którą również oceniam jako konieczną inwestycję, ja bym w ogóle szerzej chciała się odnieść do budowania infrastruktury drogowej z myślą o przedsiębiorcach. Gdynia nigdy nie przeprowadziła, a na pewno nie w ostatnim czasie, kompleksowych badań ruchu z udziałem planistów ruchu drogowego. I to jest, proszę państwa, konieczne, jeżeli mamy myśleć o nowych przedsiębiorcach, o nowych inwestorach, o nowych strefach przemysłowych tudzież handlu, to musimy zapewnić odpowiednią infrastrukturę drogową, ale nie wedle uważania pana prezydenta, tylko wedle osób i opinii osób, które się na tym znają. Dziękuję. Pan Marek Dudziński, bardzo proszę. No, o Drodze Czerwonej już powiedziałem, to mogę tylko teraz rozwinąć temat, że no, Droga Czerwona jest po prostu koniecznością dla rozwoju portu. No, to chyba się wszyscy ze sobą wśród kontrkandydatów zgodzimy. I Droga Czerwona musi powstać. I dlatego polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, rozumiejąc ten problem, wyasygnował z wieloletniego programu Centralnego Portu Komunikacyjnego sfinansowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które obecnie ma miejsce i te prace właśnie zostały zapoczątkowane przez nasz rząd, czego jestem bardzo dumny i mam nadzieję, że obecny rząd będzie te prace kontynuował i tak jak powiedziałem, jako prezydent będę służył wszelkim wsparciem administracyjno-finansowym, jakie tylko będę posiadał, żeby tą inwestycję dokończyć. Ulica Hutnicza, no oczywiście również wchodzi tutaj w nasz zakres naszego wielkiego programu Gdynia dla kierowców, gdzie nie tylko tak naprawdę dla kierowców przedsiębiorców, ale dla kierowców wszelkich, którzy też również drogą Hutniczą się poruszają. No po prostu my tą drogę wyremontujemy, również włączymy w drogę trzech powiatów, ponieważ no ta
ta infrastruktura jest potrzebna, ponieważ no, od właśnie stanu infrastruktury zależy no, rozwój właśnie lokalnego biznesu. I tutaj odnosząc się również tutaj do dojścia do ulicy Hutniczej, ale od strony SKM Cisowa, gdzie wielu pracowników idąc do zakładów pracy tak naprawdę no, nie ma, ma bardzo duży problem, ponieważ no, nie ma tam nawet chodnika i tutaj nad tą sprawą pracowaliśmy ze świętym pamięci, Krzysztofem Chachulskim, żeby właśnie tutaj zabiegaliśmy o to, żeby właśnie tam jakaś droga powstała i jak zostanę prezydentem, to po prostu tam dróżka powstanie, żeby pracownicy mogli do zakładów ulicy Hutniczej się dostać. Dziękuję. Jako ostatni w tej rundzie pan Wojciech Szczurek. Cieszy mnie bardzo, że mamy wszyscy zgodę co do tego, że droga czerwona jest kluczowa dla rozwoju portu i miasta, bo jest szansą też dla dzielnic północnych na to, żeby je odkorkować. Miasto z własnych środków budowało trasę Kwiatkowskiego. Przy współpracy z portem, wykorzystując środki europejskie, teraz czas na państwo, by zrealizowało drogę czerwoną. To, co przy tym projekcie troszkę mnie martwi, to to, że ona jest kluczowa do tego, żeby była warunkiem powstania portu zewnętrznego. Dzisiaj gdyński port otrzymał już setki milionów złotych na to, żeby budować falochrony, które są pierwszą częścią pieniędzy na realizację portu zewnętrznego. A wszystkie nakłady państwa do tej pory na drogę czerwoną to niespełna 8 milionów złotych na wstępne projektowanie. Musimy odwrócić kolejność. Dzisiaj port przede wszystkim potrzebuje drogi czerwonej, żeby po pierwsze móc normalnie funkcjonować w wymiarze dzisiaj. Gdyby budować port zewnętrzny bez drogi czerwonej jest to po prostu niemożliwe. Niebezpieczne wręcz dla miasta. Kolejny element w drogach Hutnicza to prosta odpowiedź. Mamy w planie na kolejne 5 lat gruntowną modernizację ulicy Hutniczej, łącznie z chodnikiem, ze ścieżką rowerową, o której nikt nie powiedział. Hutnicza bardzo intensywnie i chętnie wybierana przez inwestorów powinna być także nie tylko drogą wysokiej jakości, ale też pewnego rodzaju wizytówką. Dzisiaj gdyńskie firmy chcą być dumne ze swoich lokalizacji. Droga dojazdowa jest jednym z kluczy do tego. Ważnym elementem wspierania takiej infrastruktury prowadzimy już od kilku lat niełatwe rozmowy dotyczące układu drogowego na dawnym Polifarbie. To wymaga zmian granic niektórych firm, które tam funkcjonują, też struktury korzystania z zasobów wody na tym obszarze. Prowadzimy te rozmowy. Mam nadzieję, że rozpoczniemy etapowany proces podnoszenia jakości układu drogowego. Jesienią udało się lekko uporządkować ten stan. Chcemy w przyszłości to zmieniać. Wracając jeszcze jednym zdaniem do Hutniczej, zostało mi chwilkę, bardzo się cieszę. Hutnicza zyska dodatkowy element znaczenia w życiu gospodarczym miasta przez połączenie kończącego się właśnie procesu inwestycji wiaduktu na Pogórze. Dziękuję. Przechodzimy do trzeciej rundy pytań. Jak wyobrażacie sobie państwo praktyczną współpracę z inwestorami i przedsiębiorcami, tak aby miasto miało realny wpływ na wzrost inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy? Tym razem jako pierwsza pani Aleksandra Kosiorek. Mówiłam już o propozycji powołania Rady do Spraw Przedsiębiorczości. Nie jest dla mnie zrozumiałe, czemu ta rada w Gdyni jeszcze nie istnieje. Wzorem innych miast powinniśmy czerpać inspiracje i korzystać z rozwiązań, które się sprawdziły. I to w zasadzie jest pierwszy punkt, proszę państwa, bo dzisiaj jest tak, że przedsiębiorcy, którzy przychodzą do Urzędu Miasta, nie dostają tam ani wsparcia, ani nie są wysłuchani. Aparat urzędniczy Urzędu Miasta oceniają jako nieprzyjazny. Jeżeli chcą podejmować tutaj inwestycje, potrzebują zezwoleń, decyzji, potrzebują różne sprawy administracyjne załatwić. Dzisiaj jest to przeciągane. Chociażby chodzi mi o takie sprawy jak złożenie wniosku bez jakichś podpisów, bez załączników. Zamiast potraktować tych ludzi jak ludzi i zadzwonić i powiedzieć, nad czym polega problem, co trzeba uzupełnić. Wdajemy się w procedury administracyjne, które chyba tylko produkujemy dla satysfakcji Urzędu Miasta. Więc uproszczenie tych procedur i zapewnienie tej Rady do Spraw Przedsiębiorczości jako ciała opiniodawczego to pierwszy punkt. Natomiast ściągnięcie tutaj inwestorów bez zapewnienia im zaplecza w postaci wykwalifikowanych pracowników będzie i tak wróżyło taką tylko połowiczny sukces. Ważne jest, aby tych inwestorów odsłuchać z tego, jakich pracowników oni będą za chwilę potrzebowali. Bo być może miasto może zachęcić do uruchomienia szkoleń, aby tych pracowników inwestorom dostarczyć. Być może miasto zaangażuje się w kształcenie zawodowe. Być może miasto będzie powoływało centrum kształcenia ustawicznego.
strategicznego, aby dostarczać wykwalifikowanych pracowników inwestorom, których tutaj ściągniemy. Dziękuję. Pan Marek Dudziński. Oczywiście, szanowni państwo, może tutaj Ameryki nie odkryję, no ale oczywiście no, prezydent powinien słuchać przedsiębiorców i odpowiadać na ich oczekiwania. No i takim głównym oczekiwaniem, który tu już wybrzmiał tak naprawdę w kilku wypowiedziach, to no, poprawa infrastruktury, no bo jeżeli przedsiębiorcy będą mieli odpowiednią infrastrukturę, ich pracownicy będą mogli się sprawnie poruszać, czy to samochodem, czy to komunikacją zbiorową, no to będzie tutaj naturalnie, będzie Gdynia atrakcyjnym miejscem do inwestycji. No jednym z takich naszych postulatów oczywiście jest doprowadzenie kolei do północnych dzielnic Gdyni, gdzie no chociażby jest siedziba Stoczni Wojennej, w której zaraz będzie przy budowie mieczników pracowało 2000 pracowników, no to skądś muszą dojechać, jakoś muszą się tam dostać. Kolejną kwestią, no, którą też mamy w swoim programie, to chcemy powołać jednostkę, którą ja nazywam pewnym biurem relacji międzynarodowych, po tym, żeby właśnie z gdyńskimi przedsiębiorcami chociażby odwiedzali targi na całym świecie, ściągali właśnie przedsiębiorstwa, szczególnie z branży morskiej, ale też, ale nie tylko. No poza tym też oczywiście, no to co też właściwie już robię jako radny, a będę tylko kontynuował jako prezydent, no to będę również rozmawiał z tymi drobnymi przedsiębiorcami, z tymi kupcami, właśnie z tymi naszymi kupcami z miejskich hal targowych. To właśnie, no nasz program tak naprawdę to nie jest, nie wiem, jakieś, prawda, kilka sloganów napisanych na kolanie, tylko to właściwie są założenia, które nam właśnie ci przedsiębiorcy tak naprawdę od lat przynoszą na talerzu, a my je po prostu chcemy się podjąć ich realizacji, czyli przekazania właśnie zarządu chociażby nad miejskimi halami targowymi kupcom. I tyle. Dziękuję. Dziękuję. Pan Wojciech Szczurek. Myślę, że będę miał kilka dobrych informacji także dla kontrkandydatów, bo mówią, że mają marzenia, które po prostu od lat realizujemy w naszym mieście gdyńskim. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości to podmiot, który od wielu lat funkcjonuje i wspiera w procesach zakładania firm gdyńskich przedsiębiorców, także z trudem mozoląc się w zakresie procedur prawnych, które towarzyszą. Wszyscy chyba na tej sali mamy świadomość, jak skomplikowane jest prawo i uproszczenie prawa dla biznesu. Myślę, że to jest takim wielkim naszym marzeniem. Bardzo chętnie pomagamy w tym trudnym boju przedsiębiorcom i to centrum temu służy. Udział w targach międzynarodowych, zapraszanie biznesu, to jest po prostu codzienną praktyką miasta, zresztą bardzo często kontestowaną przez gdyńską opozycję, bo mówią, że to jest promocja, wyjazd, turystyka, jeździmy na targi, pokazujemy ofertę gdyńskich firm, robimy to skutecznie, robimy to zawsze w współdziałaniu. Sposobem budowania tego współdziałania są takie i czasowe, i stałe płaszczyzny współpracy. Rada Gospodarcza przy prezydencie działa. Działa także od wielu lat Forum Gospodarki Morskiej. Wielka przestrzeń debaty o tym, co interesuje przedsiębiorców związanych z szeroko rozumianą gospodarką w naszym mieście i tam szukamy inspiracji i pomysłów, co jest ważne dla przyszłości. Co trzeba robić z myślą o tym, co jest najważniejsze. I myślę, że rzecz kluczowa, bo ja mam świadomość, że w sprawach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, są bardzo ważkie kompetencje państwa i bardzo się cieszę, że jak wszyscy tu siedzimy razem, mamy co do niektórych rzeczy jasność. Będziemy oczekiwać na przykład realizacji Drogi Czerwonej, ale są takie rzeczy, które są bardzo specyficzne i swoiste dla miasta. W ostatnich latach na budowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego wydaliśmy w Gdyni 100 milionów złotych. Jeżeli państwo macie ochotę, to zapraszam do nowoczesnego technikum chłodniczego i zobaczcie państwo, na jakiej aparaturze uczą się do zawodu młodzi gdynianie. Zapraszamy do CKZiU przy ulicy Morskiej, zobaczycie państwo, w jakim sprzętem. To wszystko są środki, które są świadomą decyzją miasta, bo musimy budować kadry. Jeżeli mówimy, i powiedziałem o tym na początku, o offshore, o energetyce jądrowej, kluczową rzeczą to jest to, żeby z dobrodziejstwa sukcesu gospodarczego, 2% bezrobocia, zbudować realną ofertę na rynku pracy i temu służą działania miasta. Dziękuję pięknie. Pan Tadeusz Szemiot, bardzo proszę. Samorząd w kilku rolach występuje w relacjach z przedsiębiorcami. W tym punkcie wspomnę bardzo krótko o samorządzie jako tak zwanej instytucji otoczenia biznesu. Ze własnych rozmów z gdyńskimi przedsiębiorcami dociera do mnie sygnał, że należy wzmacniać i poprawiać szczególnie działania w zakresie networkingu. Oczywiście Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gdyni istnieje, natomiast
olbrzymim zainteresowaniem ze strony gdyńskich przedsiębiorców. Cieszą się wszelkie przejawy i zajęcia dotyczące właśnie budowania sieci kontaktów, współpracy, budowania tego, co jest tym mięsem biznesu. Rozmowa, znajomość konkretnych podmiotów gospodarczych, które się potrafią wylegitymować konkretnymi umiejętnościami, to jest ważne. Więc tutaj jest duży głód na takie spotkania, one są, trzeba ich realizować więcej, bo będzie olbrzymi popyt na następne. Natomiast druga sprawa, która już jest bardziej z takiej skali makro. Gdynia traci mieszkańców. Mówię o tym przez całą kampanię wyborczą, wskazuje na to, że to jest... Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że w wielu obszarach aktywności naszego miasta dostrzegamy to, że na przykład gastronomia gdyńska po sezonie nie ma klientów. Część gdyńskich przedsiębiorców decyduje się na to, że po sezonie zamyka tymczasowo swoją działalność gospodarczą. My jako Gdynia musimy zmienić ten bardzo niedobry dla naszego miasta trend, bo więcej mieszkańców to jest więcej konsumentów dla przedsiębiorców, to jest szansa na wdrażanie nowych produktów, to jest możliwość na to, żeby po prostu mieć komu sprzedawać swoje produkty, więc nie tylko chodzi o to, że miasto będzie na tym zyskiwało bezdyskusyjnie poprzez większe wpływy podatkowe i tak dalej, ale nasi gdyńscy przedsiębiorcy będą mieli i elastyczny rynek pracy i większą liczbę konsumentów. Dziękuję za wypowiedź. Panie i panowie, przechodzimy do czwartej, ostatniej rundy pytań. Tym razem jako pierwszy odpowiadał będzie pan Marek Dudziński. W chwili obecnej przedsiębiorcy mają problem z pozyskaniem pracowników. W jaki sposób zamierzacie państwo wspierać przedsiębiorców w dostępie do pracowników, szczególnie tych o wysokich kwalifikacjach, w tym spoza Gdyni, a nawet spoza Pomorza? Pan Marek Dudziński. Szanowni Państwo, tylko jeszcze ad vocem do Pana Prezydenta. Panie Prezydencie, no my nie... W trzeciej części. Przepraszam. W takim razie przechodząc do odpowiedzi na pytanie. Oczywiście będziemy... mogę jeszcze raz... Może Pan przypomnieć pytanie? Ależ oczywiście. Kwalifikowany kadr. Szanowni Państwo, powtórzę pytanie. Bardzo proszę o wyzerowanie zegara. W chwili obecnej przedsiębiorcy mają problem z pozyskiwaniem pracowników. W jaki sposób zamierzacie państwo wspierać przedsiębiorców w dostępie do pracowników, w szczególności tych o wysokich kwalifikacjach, w tym spoza Gdyni, a nawet spoza Pomorza? Bardzo proszę. No, szanowni państwo, tutaj kluczowe jest przede wszystkim, jeszcze raz, infrastruktura. Ponieważ no, żeby wykwalifikowana kadra, no, która generalnie w większości no, porusza się raczej samochodem, no, musi mieć możliwość tutaj sprawnego poruszania się przez Gdynię, tak żeby nie było korków albo były na w miarę niskim poziomie. Musi przejechać wyremontowanymi drogami, więc pierwsza kwestia to infrastruktura. No, w Gdyni mamy no problem, nie problem, ale no mamy bardzo niskie bezrobocie. Praktycznie można powiedzieć, że w Gdyni bezrobocie nie występuje, więc naturalne jest to, że musimy pozyskiwać pracowników spoza naszego miasta, a nawet spoza granic państwa. Dlatego też no, musimy uprościć wszelkie procedury administracyjne związane z zatrudnianiem obcokrajowców w naszym mieście. No tutaj jako też rząd bardzo tutaj przygotowaliśmy bardzo na przykład szybką ścieżkę nostryfikacji dyplomów lekarskich, bo to pamiętajmy, że też jest, że też jest bardzo istotni, są też bardzo istotni pracownicy. Także myślę, że tutaj no szereg takich, bym powiedział, przede wszystkim administracyjnych rozwiązań powinno zostać wykorzystanych, które prezydent ma w swoim pakiecie możliwości. Do tego jeszcze oczywiście będziemy no, zacieśniać współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy po to, żeby no, też tutaj te 2% bezrobotnych, których jest no, bardzo mało, ale też żeby jakoś tutaj możliwie stwarzać im warunki wejścia na rynek. Będziemy również no, tutaj inwestowali w tą infrastrukturę społeczną, jak chociażby żłobki, które no, umożliwią części pań powrót na rynek pracy, a tych żłobków dzisiaj mamy 5 filii.
Dziękuję uprzejmie. Pan Wojciech Szczurek. Będę kontynuował myśl. Ja zacząłem w poprzedniej swojej wypowiedzi wspominać o tym, że 2% bezrobocie z jednej strony jest miarem sukcesu gospodarczego miasta, a z drugiej strony dla wielu przedsiębiorców tworzy realny problem, bo rzeczywiście na rynku pracy, szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się nowe obszary i nowe wyzwania, jest potrzeba poszukiwania pracowników. Gdynia miała tradycyjnie, myślę, że właśnie budowanie oferty szkół zawodowych, wspólne promocje, jakie realizujemy z uczelniami wyższymi, zarówno tymi z Gdyni, choć trzeba podkreślić, że rynek edukacyjny na poziomie szkolnictwa wyższego jest rynkiem trójmiejskim, więc robimy to także z uczelniami, które są ulokowane w Gdańsku. Promujemy je po to, żeby przyciągać studentów, uczniów, do tego, żeby rozpoczęli proces kształcenia. Proces kształcenia ma taką cechę, że młodzi ludzie się bardzo często zakorzeniają. 4-5 lat spędzonych, czy to jest szkoła zawodowa, czy to jest, czyli CKZiU obecnie, czy to jest uczelnia, może powodować, że zmieniają się plany i taka osoba wiąże się z miastem. To jest z jednej strony to, co musi być bliskie naszemu sercu, żebyśmy poszukiwali nowych mieszkańców, żeby te procesy demograficzne, które zachodzą w polskich miastach, osłabiać i pomimo procesów, które zachodzą wewnątrz miasta, przyciągać nowych mieszkańców. I to robimy. Jesteśmy naturalnym zapleczem i tutaj takim naturalnym rezerwuarem potencjałów to jest cała Polska północno-wschodnia, Pomorze Centralne i też staramy się prezentować potencjał gdyńskich szkół w tym zakresie, wzmacnianie tych szkół, tak? To, za co bezpośrednio odpowiadamy, czyli kolejne oferty na rynku szkolnictwa zawodowego, współpraca z takimi podmiotami jak Centrum Kompetencji Offshore budowane przez Gdyński Uniwersytet Morski, bo tam pojawiają się także odpowiedzi na pytania, jakie konkretnie zawody będą w przyszłości potrzebne, bo do kształcenia zawodowego trzeba podejmować działania, które wyprzedzają czas. I myślę, że to jest bardzo konkretne, bardzo twarde zadanie dla samorządu i bardzo się cieszę, że od lat je realizujemy. Dziękuję. Pan Tadeusz Szemiot. W jakim stopniu już w poprzednich, przy okazji poprzednich pytań odpowiadałem na te pytania, no być może poprawnie wyczuwając to, co jest dzisiaj, nie, poprawnie wyczuwając to, co dzisiaj jest autentycznym wyzwaniem dla gdyńskich przedsiębiorców, więc właśnie rynek pracy. Tak jak już mówiłem, kilkadziesiąt tysięcy osób codziennie do Gdyni dojeżdża do pracy. Gdynia musi skrócić ten dystans i nie mam na myśli tego, że będziemy budować jakąś niesamowitą liczbę kolejnych autostrad prowadzących do naszego miasta, ale Gdynia musi się włączyć w system transportu publicznego, jaki już dzisiaj funkcjonuje, musi współpracować z samorządem województwa pomorskiego, musi powodować, że podróż do Gdyni jest przyjemniejsza, sprawniejsza i łatwiejsza. Dzięki temu gdyński rynek pracy będzie jeszcze bogatszy, będzie wzbogacany o osoby mieszkające jeszcze dalej, które będą po prostu mogły sprawnie i przyjemnie, i bezproblemowo dotrzeć do Gdyni, do swojej pracy. To więc to jest bardzo ważne i stosunkowo w krótkim okresie da się to zrealizować. Natomiast do drugiej sprawy, o której mówiłem, no to jest liczba bezpośrednio gdynian tu na miejscu. To jest znacznie trudniejsze do zrobienia. Tego się nie da zrobić w krótkim czasie. To musi być proces. Ten proces musimy zacząć. Działania na rzecz tej zmiany będą trwały kilkadziesiąt lat. Tyle samo, ile trwa odpływ Gdynian. Przez ostatnie 26 lat Gdynia straciła od 11 do 30 tysięcy mieszkańców. Żeby to przywrócić, musimy myśleć też co najmniej w takiej perspektywie. Więc to są działania, które miasto musi realizować, jeżeli chodzi o to, żeby gdyńscy przedsiębiorcy mieli większą łatwość w pozyskiwaniu pracowników tu na miejscu. Dziękuję. I jako ostatnia pani Aleksandra Kosiorek. Bardzo proszę. Okazało się, że mam niezwykłą umiejętność odpowiadania na pytanie, zanim pan je zada. Zacząłem się tym niepokoić, ale więc tak. Magia kobiet. Bardzo tak. Proszę. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych wykwalifikowanych pracowników, to tutaj ten element kształcenia ich na miejscu w Gdyni już państwu omówiłam. Natomiast niezwykle istotne są również punkty doradztwa zawodowego, żeby tych ludzi skierować tam, gdzie pracodawcy widzą potrzeby, nawet jeżeli tych potrzeb ten korzystający z doradztwa sobie jeszcze nie uzmysławia. Taki powiatowy urząd pracy w skostniałym
całej formie, jaka ona dzisiaj istnieje, nie spełnia oczekiwań nowoczesnego rynku pracy, więc nie tędy droga. Natomiast centra pośrednictwa zawodowego jak najbardziej już jesteśmy w stanie na takim europejskim poziomie robić. Zapominamy o kwestii wymiany studenckiej i wymiany pracowników z zagranicą. To stamtąd możemy pozyskiwać ludzi, którzy przekazują nam nowe myśli, nowe technologie i nowe pomysły na prowadzenie tych biznesów. Te kwestie, o których panowie mówili, czyli infrastruktura, dojazd, żeby poruszanie się po Gdyni do miejsca pracy było możliwe i szybkie, ja się pod tym podpisuję wszystkimi rękami. Ja jestem jedynym w tym gronie, podkreślam, przedsiębiorcą i wiem, co to znaczy stanąć w korku, jak jadę do klienta albo na rozprawę sądową. Natomiast kwestia nostryfikacji dyplomów, czy to lekarskich, czy jakichkolwiek innych, z punktu widzenia samorządu lekarskiego i ochrony zdrowia, to jest największa szkoda, jaką PiS uczynił ochronie zdrowia. Pracuję 14 lat z lekarzami i wiem, co mówię. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, zakończyliśmy dosyć szybko, sprawnie i dynamicznie pierwszą część dzisiejszej debaty. Przechodzimy do części drugiej, czyli do możliwości zadawania pytań przez Państwa. Bardzo proszę o sygnalizowanie chęci zadania pytania. Proszę, już za chwilę podejdzie Pan z mikrofonem. Proszę tylko pamiętać o tym, żeby czas zadawania pytania wynosił do 30 sekund, a Państwu przypominam, nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi Państwa, więc również proszę o sygnalizowanie chęci udzielenia odpowiedzi na pytanie i przypominam, czas jak na monitorach, 1 minuta. Bardzo proszę. Dzień dobry, Martyna Regent, Sieć Obywatelska, Watchdog Polska. Ja mam takie pytanie dotyczące lobbingu. W sprawozdaniu z działań lobbingowych Gdyni w ostatnich latach nie pojawiło się absolutnie nic. W związku z tym, jak Państwo widzą ten lobbing? Czy można z niego czerpać jakieś korzyści dla miasta? I jak Państwo zamierzają ten lobbing wykorzystywać w swojej kadencji? Pan Wojciech Szczurek, bardzo proszę. Szanowni Państwo, lobbing to działanie, o którym trochę mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy. To jest po prostu dialog ze środowiskiem gospodarczym, z ludźmi, którzy realizując projekty biznesowe formułują swoje opinie, które samorząd musi oczywiście krytycznie, obiektywnie zweryfikować, ale nie wyobrażam sobie takiego działania w mieście, które nie jest prowadzone także w sposób taki, że prowadzi się rozmowę z środowiskiem gospodarczym. Lobbing to działanie, które oczywiście prezentuje określony punkt widzenia, natomiast strategiczne myślenie w mieście, budowanie wskutek takich rozmów czytelnych procedur i budowanie polityk miasta i strategii miasta, bo jesteśmy wyposażeni w wiedzę, kompetencje środowiska gospodarczego, staje się moim zdaniem kluczem do nowoczesnego rozwoju. Dziękuję. Pani Aleksandra Kosiorek, a później pan Tadeusz Szemiot. Kiedy słyszę lobbing w Gdyni, to obawiam się tych sytuacji, które miały miejsce w ostatnich latach, czyli taki lobbing, co do którego to nie było z korzyścią dla miasta. Bo możemy mówić o lobbingu wtedy, kiedy ktoś ma dobry pomysł i przekonuje Radę Miasta, Prezydenta, całe struktury do tego, żeby pójść w jakąś koncepcję rozwoju gospodarczego dotąd niedotkniętą przez miasto z korzyścią dla mieszkańców. I to jest okej. Natomiast kiedy mówimy o takich sytuacjach, kiedy na przykład miasto sprzedaje działkę, potem przekształca ją w mieszkaniową, z magazynowej i w zasadzie nie wiemy, dlaczego nie zrobiło tego wcześniej, żeby uzyskać wyższą cenę, to mam wrażenie, że tam jakieś niejasne rzeczy się dzieją i że tak sprawy naszego miasta prowadzone być nie powinny. Także słuchanie głosu przedsiębiorców i takie uważne odsłuchiwanie tego, co ma do powiedzenia miasto magistratowi, tak, ale na obiektywnych i transparentnych zasadach. Dziękuję. Pan Tadeusz Szemiot. Przejrzysty, jednoznacznie lobbing to lobbing, który służy całej wspólnocie. Jeżeli przedsiębiorcy, ci, którzy nie mają jakichś znajomości, krótko mówiąc, wiedzą, na jakich zasadach mogą zabiegać o swoje interesy, wiedzą, że inni przedsiębiorcy są traktowani w ten sam sposób, to miasto siłą rzeczy przyciąga kolejnych przedsiębiorców, to
wzmacnia konkurencję, powoduje to, że każdy uważa, że ma równe szanse i będzie walczył o swoje miejsce w tym mieście. Więc my w Gdyni musimy bezdyskusyjnie działać w tę stronę, żeby wszelkie procedury lobbyingowe były przejrzyste, żeby ze spotkań takich powstawały odpowiednie dokumenty, żeby prezydent informował opinię publiczną, z jakim przedsiębiorcą się spotkał, na jaki temat z nim rozmawiał, co z nim ustalił, żeby potem móc zbudować też jednoznacznie czytelną opowieść na ten temat, dlaczego na końcu podjął taką, a nie inną decyzję dotyczącą dobra publicznego. Dziękuję. Pan Marek Dudziński, bardzo proszę. Rozumiem, że prawdopodobnie chodziło pani o ten lobbying ustawowo rejestrowany, tak, że który tutaj pan prezydent powinien pokazywać, że się z lobbystami zawodowymi spotykał, więc oczywiście no, to jest ustawowy obowiązek i no, takie spotkania powinny być stosownie rejestrowane, ale ja oczywiście, no, tak jak wczoraj powiedziałem też na zadane przez panią pytanie, ja będę pokazywał wszystkie swoje spotkania i wszystkie swoje spotkania i z inwestorami, którzy nie są formalnie lobbystami i z lobbystami, którzy formalnie są lobbystami, bo ja nie mam nic do ukrycia, a uważam, że spotykać się należy z każdym i lobbystami i tymi, którzy coś chcą od prezydenta, ale nie są fizycznie tymi lobbystami, więc ja oczywiście będę pokazywał wszelkie swoje spotkania, będzie z nich odpowiednia dokumentacja sporządzona, mój urząd będzie transparentny i tak będzie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, kto z Państwa chciałby, bardzo proszę tu, Panie Amadeuszu, w pierwszym rzędzie i później Pan. Dzień dobry. Ja nazywam się Marcin Wrzosek i kandyduję do Rady Miasta z Dzielnic Północnych, list koalicji. Mamy taki jeden pomysł, który był konsultowany raczej z mieszkańcami niż może z moimi kolegami z Platformy Obywatelskiej, ale ten pomysł wydaje mi się ciekawy. Chodzi o połączenie Dzielnic Północnych tunelem. Chciałem zapytać, co Państwo macie do powiedzenia w tym temacie, bo to jest potrzeba mieszkańców dzielnic północnych, czyli tunel. Pan Wojciech Szczurek, ale mogę sobie proszę, pozwolić na rozszerzenie tego pytania, bo tunel, koszt tego tunelu versus czas, który byłby oszczędnością z jego realizacji, wydaje się dzisiaj niewspółmierny, ale od razu odwołam się do innego hasła, które się pojawia w północnych dzielnicach. Ja kiedyś byłem radnym z tych północnych dzielnic i pamiętam, że 20 lat temu też się pojawił, czyli prom, tak? Dzisiaj tak, że jesteśmy po gruntownej analizie powiązania północnych dzielnic przy pomocy promu, który odpływałby z okolic Stoczni Gdynia, bo to jest jedyne miejsce, Stoczni Wojennej, jedyne miejsce, w którym na północy da się takie miejsce znaleźć, do kapitanatu portu, połączenia autobusowego do tego miejsca w dzielnicach północnych, potem przewiezienia mieszkańców z okolic Muzeum Emigracji do centrum miasta i chcę powiedzieć, że ta analiza bardzo wyraźnie pokazała, że czasowo, zupełnie z boku pozostawiam element kosztowy, czasowo jest to zupełnie nieracjonalnie. Znacznie szybciej dojeżdża się dzisiaj, korzystając z bus pasów, środkami komunikacji autobusowej do centrum miasta, niż korzystając z takiego połączenia, zakładając dwie przesiadki, już nie mówię o dwóch ryzykach, czyli ruchu morskim, statki, które płyną z basenu portowego zawsze mają przed promem pierwszeństwo i oczywiście ryzyko kolejowe szlabanu na ulicy Chrzanowskiego to komplikuje, więc te dwa elementy też poddaliśmy w ostatnich latach bardzo gruntownej analizie. Dziękuję uprzejmie, pan Tadeusz Szemiot. Budowa tunelu byłaby wyjątkowo kosztowna z punktu widzenia budżetu miasta Gdyni. Jest to nie do udźwignięcia inwestycja samodzielnie, więc jedyna możliwość ewentualnej realizacji takiego projektu byłaby w oparciu o finansowanie centralne, ale do tego by trzeba było przekonać rząd, że ta droga ma znaczenie inne, co większe niż powiatowe, więc wydaje mi się, że dzisiaj jest to najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Warto na pewno się zastanowić ewentualnie nad, bo to są znacznie tańsze rozwiązania, realizacją tunelu pieszo-rowerowego. To są dużo, dużo, dużo tańsze rozwiązania niż tunele drogowe, więc na pewno tunel jako hasło tak, tylko zastanówmy się nad tym, żeby to było jednak rozwiązanie skromniejsze na takie, na które nas stać. Natomiast jeżeli chodzi o prom, choć pytanie nie dotyczyło zupełnie promu, ale temat był poruszony, uważam, że jednak trzeba szukać wszystkich możliwych alternatyw, żeby odblokować dzielnice północne Gdyni. Dziękuję. Pan Marek Dudziński, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, jeżeli powstanie Droga Czerwona, jeżeli powstanie przejazd nad ulicą Pucką, nad linią SKM-ki, jeżeli powstanie dojazd do północnych dzielnic koleją, no to wydaje mi się, że no ten tunel no nie będzie po prostu potrzebny, bo jakby będzie, będą dodatkowe alternatywy dojazdu do Gdyni Północ i myślę, że to jest dosyć kosztowny i w tym przypadku, w przypadku tylu alternatyw już chyba pomysł niepotrzebny. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pan zgłosił chęć zadania pytania, więc bardzo proszę. Jakub Goran, Polskie Koło Monarchistyczne. Ja bym chciał się spytać, ponieważ Gdynia jest taką perłą modernizmu i naszym częścią naszej gospodarki jest też turystyka, więc co Państwo myślą o rewitalizacji świętojańskiej i rewitalizacji skweru Kościuszki? Dziękuję. Pani Aleksandra Kosiorek jako pierwsza zasygnalizowała chęć odpowiedzi na pytanie. Bardzo proszę. Nawet w zeszłym roku zapłaciliśmy za jedną nagrodę za modernizm, kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o rewitalizację świętojańskiej skweru Kościuszki, a ja sobie pozwolę rozszerzyć tą wypowiedź jeszcze o bulwar, który w tym momencie wygląda jak scena filmu z lat 90., to tutaj konieczne jest kompleksowe zaplanowanie całej rewitalizacji tego obszaru, ale najpierw potrzebujemy odpowiedzi na pytanie, jak my w ogóle chcemy widzieć ulicę Świętojańską w przyszłości. Czy to ma być ulica handlowa, czy to ma być ulica usługowa, czy to ma być może ulica gastronomiczna, bo to będzie determinowało kierunek, w którym z ulicą Świętojańską będziemy podążać, projektując tą przyszłość. Natomiast jeżeli chodzi o skwer Kościuszki, bulwar, to tak jak mówię, tutaj te funkcje są znacznie prostsze do przewidzenia, bo nie mamy takiego problemu jak przy ulicy Świętojańskiej. Natomiast całkowita przebudowa i realizacja, rewitalizacja tego terenu jest konieczna. Dziękuję. Pan Marek Dudziński, bardzo proszę. My mamy pomysł, żeby przeprowadzić pilotaż zrobienia ze Świętojańskiej po prostu deptaka, po to, żeby wyciągnąć stosowne wnioski i sprawdzić, jak to rozwiązanie będzie funkcjonowało i dla przedsiębiorców, i dla turystów, i dla mieszkańców. Przede wszystkim należy pamiętać o mieszkańcach. No także jeżeli, no bo w tym momencie mamy za mało danych, żeby po prostu no, powiedzieć, jak, w jakim kierunku miałaby pójść ta rewitalizacja Świętojańskiej, ale mówię, no my się opowiadamy za pilotażem, właśnie zrobienia ze Świętojańskiej deptaka. Dziękuję. Dziękuję. Pan Wojciech Szczurek, bardzo proszę. Świętojańska zmienia swój charakter, tak jak zmienia się charakter i poprawia się jakość przestrzeni w całym obszarze modernizmu. Środki finansowe, także z budżetu miasta, które miasto wydaje na wsparcie procesu odbudowy gdyńskich zabytków, ich modernizację, przynoszą znakomite efekty, są też to środki prywatne. Dzisiaj wiele kamienic odzyskało blask, staje się elementem dumy. Dzisiaj pewnie też usłyszymy, że jak Gdynia pojawi się na światowej liście UNESCO ze swoim modernizmem, też jest to nagroda kupiona. Już trochę bawią mnie te uwagi, ale myślę, że ważne jest to, że one tworzą szansę dla rozwoju także gospodarczego. Świętojańska i prowadzimy cyklicznie takie badania, prowadzimy je raz na kilka lat. Dzisiaj nie oczekują przedsiębiorcy z osi ulicy Świętojańskiej przekształcenia całkowicie w deptak. Proponuję nie robić eksperymentów, bo Świętojańska to jest nie tylko sam ciąg komunikacyjny, ale to jest bardzo wrażliwy dojazd do wielu działalności gospodarczych. Wiele firm po prostu padnie w momencie, kiedy ten deptak zorganizujemy. W związku z tym dzisiaj analiza jest taka, że utrzymujemy stan istniejący obecnie. Być może kiedyś, za kilka lat, sytuacja ewoluuje tak jak dzisiaj, jak wprowadziliśmy jednokierunkową Świętojańską, kiedyś w przyszłości Świętojańska stanie się deptakiem. Dziękuję pięknie. Pan Tadeusz Szemiot, bardzo proszę. Świętojańska to również istniejąca infrastruktura trolejbusowa, której przeniesienie na inny ciąg komunikacji będzie bardzo kosztowne, więc przy tego rodzaju planach warto to również mieć na uwadze, poza tym, że to oczywiście ulica dojazdowa dla wielu kamienic i dla wielu działalności gospodarczych. Ja bym poważnie zastanowił się nad tym, czy jakiś fragment Świętojańskiej na zasadzie testowej byśmy nie mogli uczynić deptakiem, szczególnie w tej części blisko skweru Kościuszki i taki pilotażowy ewentualnie program bym testował i sprawdzał, jak to działa. A tak poza tym, Śródmieście oczywiście odnawianie fasad budynków, naszych zabytków jest ważne, ale Śródmieście Gdyni przede wszystkim potrzebuje z powrotem mieszkańców. Dziękuję. Kolejne pytanie, bardzo proszę.
Witam serdecznie, Krzysztof Papadis, jestem przedsiębiorcą, ale też reprezentuję Polski Związek Strzelectwa Obronnego. Jak wiemy, padają różne tutaj okresy, że za 3 lata, za 5 lat mamy się spodziewać najazdu. I chciałem zadać pytanie, jakie planują Państwo zrobić działania związane z budowaniem obronności naszego miasta? Dziękuję uprzejmie. Pani Aleksandra Kosiorek, następnie pan Wojciech Szczurek. Bardzo proszę. W Gdyńskim Dialogu ten fragment programu dotyczącego przygotowywania czegoś, co możemy nazywać wzorem starej ustawy obroną cywilną, jest już i taki program mamy. Proszę państwa, trochę się poruszamy w takim problemie braku regulacji ustawowej. Teraz w zeszłym tygodniu słyszałam, że nowa ustawa ma zostać wprowadzona, natomiast czy będzie wprowadzona, tego jeszcze dzisiaj nie wiemy i jakie będzie kształt jej regulacji. Natomiast co słyszałam i co możecie państwo sami przeczytać, to to, że urzędnicy Urzędu Miasta skarżą się na to, że nie są szkoleni i nie są przygotowani na sytuacje kryzysowe. Co więcej, siedzi na sali mama chłopaka, który pisał pracę magisterską z zarządzania kryzysowego i on zwrócił się do Urzędu Miasta zapytać o jakieś materiały. I okazało się, że takich materiałów Urząd Miasta nie ma i poprosił pana o pracę magisterską, żeby mieć na czym bazować. Proszę państwa, taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania. Trzeba zaplanować działania na rzecz sytuacji kryzysowych, przeszkolić ludzi i zabezpieczyć sprzęt. Dziękuję. Pan Wojciech Szczurek, bardzo proszę. System zarządzania kryzysowego, zapewniam, działa, jest sprawny, ale jest to inny system niż obrona cywilna, która wymaga gruntownej reorganizacji na poziomie państwa. Bardzo się ucieszyłem, kiedy niespełna 10 dni temu pan prezydent Rafał Trzaskowski w imieniu polskich samorządów i pan premier Kosiniak-Kamysz zadeklarowali pracę nad pilnym trybie nad nową ustawą o obronie cywilnej. Wymaga ona znowu powrotu samorządów do odpowiedzialności za obronę cywilną, bo dzisiaj, przypomnę, za obronę cywilną odpowiada Straż Pożarna. Chcemy się poczuć współodpowiedzialni, chcemy wydawać środki, ale w partnerstwie, budując element systemu, który musi być systemem dotyczącym całego kraju. Obrona cywilna to jest zadanie państwa, do którego samorząd musi się poważnie włączyć. Zagrożenia, które stoją dzisiaj przed nami, nie są hipotetyczne, tak? I myślę, że chcemy budować poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Cieszę się, że jeżeli chodzi o ten obszar schronów, miejsc schronienia w Gdyni, mamy rzeczywiście jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. Natomiast wiele jest do zrobienia. Czekamy na regulacje prawne. Wierzę w to, że na poważnie znowu odbudujemy ten system. Dziękuję. Pan Tadeusz Szemiot, bardzo proszę. Ja jestem po... Niedawno spotkałem się z osobami, które w Gdyni tymi zagadnieniami się zajmują, więc po pierwsze, no na pewno w Gdyni trzeba przygotować w końcu plan ewakuacji. Myślę, że rozmawiam z osobą, która po prostu się zna. W Gdyni takiego dokumentu nie ma, a nie chodzi wyłącznie o zagrożenia jakieś ewentualnie dotyczące konfliktu zbrojnego. Chodzi również o to, że mogą się w życiu cywilnym, na przykład w gdyńskim porcie, wydarzyć takie rzeczy, które będą wymagały tego, żeby w Gdyni w ogóle wiedzieć, jak sprawnie przeprowadzić tego rodzaju działania. Również słyszałem o tym, że od kilku lat mieszkańcy jednego z budynków w Gdyni nie mogą wpłynąć na to, żeby miasto w kwocie kilku tysięcy dofinansowało wymianę syreny alarmowej. W związku z tym poważna część Gdynian na terenie Grabówka nie będzie słyszała, że jest jakieś niebezpieczeństwo. Dziękuję uprzejmie. Amen. Bardzo proszę, pani tu sygnalizowała chęć zadania pytania. Tak, proszę o przekazanie mikrofonu. Chwila cierpliwości. Dziękuję. Dzień dobry państwu, nazywam się Magdalena Górek, kandyduję do Rady Miasta z Gdyńskiego Dialogu. Mam pytanie, w jaki sposób państwo chcą zachęcić przedsiębiorców do otworzenia lokali, może powrócenia na to miejsce, czy są może jakieś konkretne do tego pomysły, koncepcje? Dziękuję. Dziękuję, pani Aleksandra Kosiorek i następnie pan Wojciech Szczurek. W Gdyńskim Dialogu mówimy o konieczności wyznaczenia stref preferowanych przez miasto usług. To znaczy takich miejsc, gdzie będziemy przedsiębiorcom mówić, tutaj widzimy twoją działalność jako potrzebną, konieczną i
przydatną dla mieszkańców i tutaj na jakichś preferencyjnych warunkach taką działalność przedsiębiorcą możesz prowadzić. Chociażby na ulicy Świętojańskiej, gdzie miasto posiada wiele lokali, jest ich właścicielem, byłaby szansa takie rzeczy zrobić. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast nie można w tej rozmowie zapominać o dzielnicach i wyznaczenie takich stref usług preferowanych również w dzielnicach pozwoli i tam ożywić przedsiębiorczość, tą taką drobną, lokalną, jak i życie po prostu mieszkańców danego obszaru. Dziękuję. Pan Wojciech Szczurek. Struktura własnościowa w mieście jest taka, że Gdynia jest miastem prywatnym i tak było od przedwojny i tak jest dzisiaj. W związku z tym, pomijając w ogóle celowość budowania, tak jak w średniowieczu, ulicy Szewców, Zegarmistrzów, dzisiaj wydaje mi się niezwykle wątpliwy temat i bardzo trudno mi sobie wyobrazić, że przekona się do tego właścicieli lokali użytkowych, które są osoby prywatne, do tego, że one mogą prowadzić tutaj usługi, a nie mogą handlu albo nie mogą gastronomii. To jest rynek i bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, gorąco zachęcam. Ja należę do zwolenników i wielbicieli ulicy Świętojańskiej, spaceruję ją często. Proszę liczyć, ile usług, ile handlu, ile działalności tam się buduje. Innych, specyficznych, małych. Jest wiele lokalów wolnych, bo prywatni właściciele często oczekują czynszu, którego prywatni usługodawcy nie chcą płacić, więc to jest rynek. Ale nigdy w historii naszego miasta Świętojańska nie miała tylu podmiotów funkcjonujących na tej ulicy. Chcemy dzisiaj przede wszystkim budować z jednej strony tą ofertę dostępną dla lokali użytkowych, ale też co ważne, budować tak plany zagospodarowania przestrzennego, by pamiętać, że tam, gdzie powstają nowe budynki, w parterach pojawiają się usługi, by one tworzyły nową przestrzeń, by mieszkańcy mieli bliżej do sklepu, do usługi. Dziękujemy. Pan Tadeusz Szemiot i jako ostatni pan Marek Dudziński. Bardzo proszę. Myślałem, że Marek przede mną się zgłaszał. W minutę krótko da się opowiedzieć o wszystkim. Jeden bardzo konkretny pomysł. Dla lokali, po pierwsze, trzeba wyznaczyć obszary miasta, w których takie przepisy mogłyby obowiązywać i powinny obowiązywać. Śródmieście Gdyni wydaje się miejscem automatycznie naturalnym. Na tym obszarze można by rozważyć bardzo poważnie, uważam, że należy wdrożyć rozwiązanie polegające na tym, że te lokale, które prowadzą działalność gospodarczą w pełnym wymiarze, tu oczywiście kwestia jakiejś elastyczności, 8 godzin dziennie, 10 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, powinny móc korzystać z obniżenia stawki za podatek od nieruchomości. To by mogło spowodować, myślę, że w jakimś stopniu by spowodowało to, że prowadzenie działalności tego rodzaju na tym obszarze było atrakcyjniejsze względem innych obszarów i Śródmieście Gdyni mogłoby zyskiwać na ożywieniu. Dziękuję. Pan Marek Dudziński. I tu jest moment, żeby powiedzieć również o naszym pomyśle powrotu do rewitalizacji Mola Rybackiego. W 2018 roku przedstawiliśmy taką koncepcję zarządu portu morskiego PHN-u, jak mógłby ten waterfront wyglądać, gdzie byłyby i miejsca dla gastronomii, dla usług turystycznych, również kultury, więc uważam, że jest to cenny teren do właśnie wykorzystania pod tego typu działalność i właśnie naturalnego zachęcenia przedsiębiorców, żeby właśnie tam otworzyli swoje biznesy, bo byłoby to takie nowe otwarcie i nowy punkt turystyczny na mapie naszego miasta. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Chwileczkę, tylko mikrofon. Dzień dobry, Paweł Skawiński, jestem mieszkańcem północnej części Gdyni i chciałem zapytać o pomysł na, znaczy w zasadzie chciałem przedstawić problem, a następnie uzyskać informacje na temat pomysłu, na temat przewlekłości inwestycji, szczególnie drogowych w Gdyni i w kontekście do budżetu gdyńskiego, który no, wiemy jaki jest. I to jest moje pytanie. Dziękuję uprzejmie.
kto z Państwa byłby zainteresowany? Pan Wojciech Szczurek, pani Aleksandra Kosiorek. Procesy inwestycyjne czasem potrafią się komplikować. Boleśnie dotyczyliśmy to niekoniecznie w północnych dzielnicach, chociaż też realizacja tego rozbudowy ulicy Kwiatkowskiego mogła trwać krócej. Natomiast szczególnie boleśnie czuliśmy to w Gdyni na przykładzie węzła Karwinę, kiedy sypały się problemy. Problem polega na tym, że... jeżeli pan pyta o aspekt finansowy, to jakby zawieranie umów na realizację tego typu usług polega na tym, że one są realizowane w przetargach, po czym się zawiera umowę i de facto ta termin realizacji jest jednym z warunków. Im krócej, tym wykonawca ma większe szanse wygrać taki przetarg, natomiast tylko w prawem określonych okolicznościach można zwiększać zakres środków finansowych z budżetu miasta, które można wypłacać wykonawcy inwestycji. Wtedy, kiedy w trakcie realizacji pojawią się nieprzewidziane okoliczności. Sam fakt, że ktoś robi dłużej, nie powoduje, że budżet miasta jest obciążony mocniej. Dziękuję. Pani Aleksandra Kosiorek. Wiem od wykonawców, że prowadzenie inwestycji w Gdyni jest wyzwaniem z uwagi przede wszystkim na źle przygotowaną dokumentację projektową i te niesamowite okoliczności, które ujawniają się w toku inwestycji, to nie jest coś, czego nie można było przewidzieć, tylko są błędy po stronie miasta i tak też było między innymi przy realizacji węzła Karwiny i nie zgadzam się z tym, że za przedłużenie tej inwestycji nie, budżet miasta nie został obciążony bardziej. Przecież my nawet zapłaciliśmy wykonawcy za to, że na placu budowy dłużej sprzęt trzyma. Proszę Państwa, prawidłowe przygotowanie dokumentacji projektowej to jest klucz do tego, żeby tą dobrą współpracę z wykonawcami rozpocząć i żeby ten wykonawca miał szansę prawidłowo realizować tą inwestycję. Natomiast jeśli z jakichś powodów przedłuża, to możemy stosować kary umowne, które mamy określone w umowie, co do których, z których Gdynia również nie korzysta. Dziękuję. Pan Marek Dudziński. No, w jednym na pewno się zgodzę z panem prezydentem, że dłużej nie oznacza drożej. Oczywiście, że tak, jeżeli się na przykład inwestycje w międzyczasie zmienia, jak chociażby węzeł Karwiny, które no, to, co miało powstać versus to, co powstało, no to są dwie różne inwestycje, tak? To jest pierwsza kwestia. Kwestia kolejna, no niestety to jest tak naprawdę nasz główny zarzut do pana prezydenta, że no to, na co się umawia z mieszkańcami, no po prostu tego, mówiąc młodzieżowym językiem, nie dowozi i tak naprawdę każda inwestycja zawsze jest obarczona jakimś problemem w Gdyni. No, inne miasta jakoś potrafią zaplanować, zrealizować i korzystać, a u nas zawsze jest jakiś problem, a to z planem, a to z budżetem, a to z wykonawcą, a to tak naprawdę z jednym rządem, drugim rządem, trzecim rządem. Zawsze są problemy. Dlatego no, trzeba zmienić obecnie urzędującego prezydenta po to, żeby sprawdzić, bo może te problemy się nagle rozwiążą. Dziękuję. I pan Tadeusz Szemiot. Rzeczywiście jestem już tak długo radnym, że pamiętam jeszcze czasy, kiedy prezydent Wojciech Szczurek należał do chóru osób mówiących, że wszystko to wina Tuska. Obawiam się, że te czasy mogą wrócić i będę znowu to słyszał, że to właśnie wina Tuska. Natomiast, szanowni państwo, no każda inwestycja oczywiście to są jakieś inne powody. Jeżeli chodzi o węzeł Karwiny, no to czy modernizację węzła Karwiny, no to jest inwestycja, której nazwa nie oddaje rzeczywistości tego, co zostało w ogóle zrealizowane, bo sam węzeł w ogóle nie został zmodernizowany. Zostały zrealizowane wyłącznie wszystko dookoła węzła, czyli nazwa projektu zupełnie nie jest zgodna z tym, co zostało przez miasto zrobione i od samego początku z tą inwestycją był problem. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w momencie ogłoszenia przetargu PKP PLK zaczęło zgłaszać swoje wątpliwości, że nie wolno tego projektu realizować w takim zakresie. To wymagało przeprojektowywania, zmian, negocjacji z marszałkiem. Wszystko to przełożyło się na to, że ten projekt był tak długo realizowany. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa byłby jeszcze zainteresowany zadaniem pytania? Tak, widzę dwóch panów. Bardzo proszę o podanie, przepraszam, panią, przepraszam, tak. Przepraszam panią. Dzień dobry, Anna Jakub, mieszkanka Gdyni. W jaki sposób w nadchodzącej kadencji przewidywalibyście państwo zadbanie o równowagę pomiędzy czymś, co nazwałabym inwazją deweloperów,
a dbałością o przestrzenie przyjazne, zielone i zdecydowanie mniej zabetonowane. To jest pierwsza część pytania, a druga o działania związane z likwidacją niskiej emisji, w szczególności te nieobowiązkowe. I w jednym i drugim przypadku interesują mnie w szczególności działania nowe, które do tej pory nie były podejmowane. Dziękuję, dziękuję pięknie. Kto z Państwa byłby zainteresowany? Pan to... prosić o drugą część pytania, o powtórzenie. Likwidacja niskiej emisji. Tak. Czy likwidacja... Pan Wojciech Szczurek, widzę, zgłasza chęć. Myślę, że nowa wizja miasta to wizja miasta, która buduje harmonijnie z jednej strony potencjały rozwojowe, buduje miasto 15-minutowe, czyli miasto, które ma odwagę kształtować politykę przestrzenną, by w niektórych obszarach dogęszczać zabudowę, tworzyć przez nową zabudowę, jak w wielu dzielnicach, nową ofertę także dla mieszkańców, którzy żyją w tych dzielnicach, bo nowa zabudowa to są właśnie nowe przestrzenie zielone, to są przestrzenie pod usługi, to jest także szansa na kształtowanie nowej przestrzeni pod funkcje publiczne. Ale nowoczesne miasto to jest także takie, które w planowaniu przestrzennym, a potem w konkretnym działaniu, bo to jest chyba klucz, bo jakbyśmy tak generalnie zapytali każdego na tej sali, to każdy powie, chcemy żyć w mieście zielonym, tak? To się planuje w postaci planów zagospodarowania przestrzennego, a potem realizuje. Ostatnie 5 lat to budowa 7-hektarowego parku w centrum miasta, parku centralnego. 16 parków kieszonkowych, które w tym czasie powstało w dzielnicach. To jest 8 tysięcy posadzonych drzew, 320 tysięcy krzewów, wiele działań, które zazieleniają nasze miasto, klimatyczne centrum i wiele projektów. Mieszkańcy oczekują więcej zieleni, więcej przyrody, bo to buduje przyjazność i też jest elementem troski jakoś klimatu. Chętnie w tej ostatniej części... Panie prezydencie, ja oczekuję większej dyscypliny czasowej. Bardzo o to proszę. Pan Tadeusz Szemiot. To, co pani nazywa dyktatem deweloperów, to tak naprawdę to jest niewykorzystywanie przez miasto ze swojego władztwa. W tych obszarach, w których pani dostrzega to, że deweloper coś zrobił, nie w ten sposób, w jaki my jako społeczeństwo to odbieramy, to znaczy, że władza pozwoliła deweloperowi to w ten sposób zrealizować. Deweloperzy nie mają jakiegoś szczególnego prawa do tego, że sobie będą coś tam robili w ten czy inny sposób. Oni dostają na to zgodę od władzy, w tym przypadku samorządowej, poprzez taki, a nie inny plan miejscowy, wydanie pozwolenia na budowę. Więc po prostu patrzmy politykom na ręce, nie pozwalajmy na to, żeby takie rzeczy jak na przykład Przemyska 34 miały miejsce. Po prostu kontrolujmy, lepsza kontrola obywatelska, lepsze plany, więcej przejrzystości i tak dalej. Natomiast emisja niska, większe finansowanie transportu publicznego jest odpowiedzią na pani pytanie. My musimy po prostu uczynić gdyński transport publiczny tak dobrym, tak świetną ofertą. Proszę również dokończyć. Skorzystam z możliwości, tak doskonałą ofertą, że gdynianie będą chcieli się przesiadać na gdyński transport publiczny, będą nim podróżowali do pracy, na spotkania ze znajomymi. Musimy po prostu w większym stopniu finansować transport publiczny i w ten sposób najskuteczniej ograniczymy niską emisję w naszym mieście. Dziękuję uprzejmie pani Aleksandra Kosiorek. A chciałam się zgłosić po panu Dudzińskim. Ale ja tym razem odczytałem pani intencje. Dobrze. Proszę państwa, jeżeli chodzi o dyktat deweloperów, z którym mieliśmy do czynienia w Gdyni w ostatnim czasie, no to tutaj rzadko, ja już to kiedyś powiedziałam, z panem Szemiotem się zgadzam, ale tak, to jest przesunięcie i pozwolenie na ten dyktat przez władze miejskie. Mogliśmy temu zapobiec, nie zapobiegaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o budowę tych terenów zielonych w ostatnim czasie, zwłaszcza parki kieszonkowe, były budowane z budżetu obywatelskiego, czyli były to inicjatywy w szczególności oddolne mieszkańców. Niska emisja, czyli przesiadanie się do transportu publicznego, tutaj poza dofinansowaniem tego transportu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Odświeżenie siatki transportowej. Dzisiejsza siatka pochodzi sprzed prawie 30 lat i pewne dzielnice, ile byśmy tam nie włożyli dodatkowych funduszy, są źle skomunikowane. Odświeżenie tej siatki i dostosowanie jej do nowych realiów, w których dzisiaj mieszkamy, może zachęcić mieszkańców do przesiadania się na transport publiczny. Dziękuję i pan Marek Dudziński. Oczywiście, no,
autorem tego dyktatu deweloperów jest nie kto inny, aż siedzący tutaj obecnie urzędujący prezydent Szczurek. No, wystarczy tylko spojrzeć na kilka przykładów, tak? Nagle deweloper nabywa działki w Parku Rady Europy i co robi miasto? Przystępuje nagle do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu, który zabezpiecza interesy miasta. Tak samo w przypadku Pekinu. Deweloper chce wybudować więcej, wyżej, bardziej. Co robi prezydent? Przystępuje do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Jak ja będę prezydentem, no to po prostu takich sytuacji nie będzie. Po prostu. To jakby taki, no będzie przede wszystkim nastawienie na interes mieszkańca. Jeżeli chodzi o zieleń i niską emisję, to dlaczego w Gdyni budujemy parki kieszonkowe, panie prezydencie? Bo inne parki się po prostu nie mieszczą. Tak państwo ustalili wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla w miejscowych planach, że innych parków po prostu się nie da tam budować. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę. Bardzo proszę pana o zadanie pytania. Piotr Spychalski, kandydat do Rady Miasta, Prawica i Społecznicy. Szanowni kandydaci, ja mam takie pytanie. Jak wiemy, Gdynia ma olbrzymie zadłużenie na poziomie prawie miliarda złotych, porównywalne do Gdańska. Wśród wielu komitetów padło wiele propozycji w trakcie tej kampanii, no szczególnie kosztowne, przynajmniej które mi się rzuciły w oczy, to propozycje Koalicji Obywatelskiej i tradycyjnie samorządności. No i teraz pytanie, jak zamierzają państwo walczyć z redukcją zadłużenia publicznego, które dusi rozwój naszego miasta i będzie to robiło ciągle, jeśli będziemy dalej szli tą drogą, jednocześnie realizując zapowiadane przez państwa inwestycje, no i oczywiście skąd na to pieniądze. Dziękuję. Pan Wojciech Szczurek, bardzo proszę. Cieszy mnie to, że pan mówi, bo jak rozumiem, Prawica i Społecznicy to jest taka kryptokomitet PiSu tak naprawdę. Nie wiem, dlaczego państwo wstydzicie się tej nazwy, ale myślę, że w samorządzie dlatego, że PiS zabrał polskim samorządom gigantyczne pieniądze. Tylko Gdyni w ostatnich 5 latach 750 milionów złotych. Dług Gdyni dla porównania to jest 897 milionów. Zamierzamy spłacać ten dług i realizować politykę bezpiecznego kredytowania także w przyszłości, kiedy będziemy realizować projekty europejskie. Zawsze tak robiliśmy. W ciągu tylko tych pierwszych miesięcy, od 1 stycznia tego roku, szanowni państwo, jest tu na sali sporo, mam nadzieję, przedsiębiorców, nie tylko kandydatów, będą mieli świadomość wysiłku, ale też pokazują to, co to działanie dowodzi. Tylko w tych kilku miesiącach od 1 stycznia spłaciliśmy już 150 milionów naszego długu. Zmieniła się rzeczywistość polityczna, PiS przestał gnębić już polskie samorządy. Żyjemy i wracamy do normalnego funkcjonowania. Pan Marek Dudziński. Po pierwsze, nazwa Prawica i Społecznicy oddaje faktyczny sens naszej szerokiej koalicji, ponieważ wchodzą w nią członkowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Społecznicy, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności. Ja się pytam, gdzie był prezydent, kiedy PiS zabierał samorządowi pieniądze? Ja się pytam, gdzie był prezydent? Czy bronił, żeby ten zły PiS nie zabierał tych pieniędzy? Gdzie był prezydent miasta? Gdzie był prezydent miasta? I powiem państwu jedno, żeby zobaczyć, jak prezydent mija się z prawdą, proszę zobaczyć, czy któraś z ustaw Polskiego Ładu od zmiany władzy chociażby zmieniła się o jotę, chociażby o przecinek? Nie. Dalej jesteśmy w reżimie prawnym Polskiego Ładu i nagle pan prezydent znalazł pieniądze na nowe połączenia autobusowe, nagle pan prezydent znalazł na podwyżki dla budżetówki, więc a Polski Ład w ogóle, że tak powiem, się nie zmienił, więc no panie prezydencie, proszę nie mijać się z prawdą. Dziękuję uprzejmie. Pamiętajcie państwo o możliwości rozmów kuluarowych po zakończeniu naszej debaty. Mam nadzieję, że kandydaci jeszcze chwilę zostaną. Pani Aleksandra Kosiorek, bardzo proszę, i pan Tadeusz Szemiot. To ja jeszcze dorzucę do pieca, bo ja ten Polski Ład na co dzień obserwuję na moich księgach rachunkowych i też nie jest najlepiej. Proszę państwa, jeżeli chodzi o zarządzanie długiem, to tutaj dwa aspekty są niezmiernie istotne. To, o czym mówiłam na początku, czyli zwiększenie udziału PIT i CIT w naszych dochodach, ściąganie mieszkańców, ściąganie inwestorów, dużych inwestorów, małych przedsiębiorców, ale również mądre inwestycje. Ktoś bardzo mądry powiedział mi ostatnio, że dobre inwestycje to wtedy, kiedy inwestujemy w silnik, a nie pomnik. I my potrzebujemy dzisiaj takich silników, które nam tą naszą gospodarkę napędzą, a nie pomników pod tytułem lotnisko i inne takie inwestycje, co do których już
te, już to widzieliśmy, już to sprawdziliśmy i to nie działa. Dziękuję. Pan Tadeusz Szemiot. To ja może na temat tego, w jaki sposób należy finansować obietnice Koalicji Obywatelskiej i wykorzystam ten czas, żeby o tych obietnicach opowiedzieć. Więc szanowni państwo, program budownictwa mieszkaniowego musi być realizowany przy wsparciu mechanizmów, które już funkcjonują i które mam nadzieję, że będą rozwijane. Finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego chociażby. Maksymalnie dużo środków zewnętrznych, żeby wykorzystywać na ten cel. Jeżeli się da, nawet 100%, jeżeli się nie da, to 90%, więc chociażby to. No, transport publiczny też może korzystać z różnych form finansowania, chociażby przy zakupie taboru czy tego rodzaju zmian. Jeżeli chodzi o obwodnicę Witomina, o której również mówiliśmy w tej kampanii wyborczej, to obwodnica Witomina musi w sobie zawierać bezwarunkowo bus pasy, żeby również móc sięgnąć ewentualnie po środki unijne, bo w inny sposób na tę inwestycję środków nie dostaniemy. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę o zadanie kolejnego pytania. Dzień dobry, z tej strony Marek Hacia, kandydat do Rady Miasta z listy samorządności i chciałbym zadać Państwu takie pytanie, bo wiadomo, że negocjacje to podstawa dobrego biznesu, natomiast chciałbym zapytać Państwa, jak Państwa przynależność partyjna bądź awersje do innych partii politycznych wpłyną na stosunki dyplomatyczne z władzami centralnymi? Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pani Aleksandra Kosiorek. Ja odpowiem bardzo krótko. Poza tym, że jestem przedsiębiorcą i prawniczką, jestem również mediatorką i mam naturalne umiejętności porozumiewania się nawet w trudnych warunkach i z przeciwnikiem, co do którego też nie zawsze się zgadzam. Także nie widzę żadnego problemu, żeby tutaj akurat moją bezpartyjność, ponieważ jestem jednoobywatelską kandydatką w tym gronie, żeby ta bezpartyjność mi w jakimkolwiek sposób przeszkadzała, czy to z rozmowami z radnymi miasta, których przecież też będziemy mieć z różnych ugrupowań, czy też z władzą centralną, niezależnie od tego, jaka ona następna będzie. Dziękuję uprzejmie. Pan Tadeusz Szemiot, a następnie pan Marek Dudziński. Ja osobiście bardzo liczę na to, że przed Gdynią otwiera się olbrzymia szansa wykorzystania w całości tego, że istnieje rząd, który może być dla Gdyni pozytywnie do Gdyni nastawiony. I z tej szansy trzeba korzystać. No, udało nam się zbudować bardzo szeroką koalicję wyborczą, samorządową, najszerszą w Polsce, w skład której wchodzą właściwie prawie wszystkie, poza jedną formacją. Te formacje, które tworzą koalicję 15 października, no przecież to nam nie będzie przeszkadzało w rozmowach, to będzie nam pomagało w budowaniu odpowiedniej dla Gdyni narracji, którą będziemy wykorzystywać, przekonując partnerów w Warszawie do tego, żeby dla Gdyni załatwiać odpowiednie sprawy. To również szansa na budowanie odpowiednich relacji z otaczającymi nas samorządami. Na Pomorzu moja formacja polityczna dominuje w wielu samorządach. To na pewno też nie będzie przeszkoda, jeżeli będę prezydentem, to będzie pomagało w tym, żeby budować odpowiednie kontakty i pchać ich w sprawy Gdyni do przodu. Dziękuję. Pan Marek Dudziński. Znaczy, ja jestem otwarty na rozmowy absolutnie z każdym, pomimo mojej przynależności partyjnej, światopoglądowej i tak dalej, więc to zależy zawsze od tej drugiej strony, ale ja jeszcze raz podkreślam, jestem otwarty na rozmowy z każdym, od rządu w Warszawie poprzez lokalne strony, ze strony lokalnych tutaj spółek Skarbu Państwa, czy to PKP PLK, czy to spółek energetycznych. Ja mogę absolutnie i chcę rozmawiać z każdym dla dobra naszych mieszkańców. No, wierzę, że pan prezydent Szczurek, który też pokazuje się na konwencjach Platformy Obywatelskiej, tutaj wspominał o dobrych relacjach z Rafałem Trzaskowskim. Myślę, że tutaj podobnie jak Tadeusz Szemiot również będzie miał tutaj z obecnym rządem po drodze, ale no, ja również jestem otwarty na rozmowy, więc myślę, że tutaj zależy od tej drugiej strony. Dziękuję i pan Wojciech Szczurek. Dobrze, że wszyscy deklarujemy, że jesteśmy otwarci na rozmowy, ale kluczową rzeczą, do której chciałbym się nawiązać, to
co było złym doświadczeniem ostatnich lat. Ostatnie doświadczenia ostatnich lat to nie tylko ograbienie polskich samorządów z gigantycznego worka pieniędzy, ale drugim symbolem tych lat rządów PiS-u to były te słynne czeki. Państwo, wielki polityk jechał w teren, wręczał czek i mówi: dajemy wam. Po uznaniu, według własnego politycznego wyboru, zdemolowano system dochodów własnych. Chcę państwa zapewnić, że wspólnie z polskimi samorządami, z prezydentami największych polskich miast i wspólnie z polskim rządem pracujemy, jesteśmy daleko zaawansowani nad ustawą, która nie będzie powodowała, że kumple nam załatwią, tylko system zagwarantuje samorządom dochody własne, które pozwolą realizować zadania. Nie antyszabrowanie po Warszawie, po urzędach i pukanie do kolegów, ale system ma gwarantować, że samorządy mają mieć dochody i wierzę w to, że takie rozwiązanie w najbliższych miesiącach wypracujemy. Dziękuję. Drodzy państwo, i ostatnie pytanie w tej części. Bardzo panią proszę o zadanie. Dzień dobry, Dominika Minerowicz, studentka pierwszego roku politologii Uniwersytet Gdański. Chciałabym się zapytać, bo jak właśnie powiedziałam, jestem na pierwszym roku, dopiero co skończyłam technikum w Gdyni. Państwo wszyscy ładnie opowiadają teoretycznie, jak będzie wyglądać przyszłość dla młodych, ale w jaki sposób naprawdę chcecie państwo ich tutaj zatrzymać, ponieważ no tak jak widać, ja ruszyłam do Gdańska i raczej też z Gdynią dalej nie mierzę przyszłości. Dziękuję. Kto z państwa? Pan Tadeusz Szemiot, a później pan Marek Dudziński. Bardzo proszę. Nie podała pani powodu emigracji, ale zgaduję, że kwestie prawdopodobnie ekonomiczne, bo w przypadku Gdynian to jest główny powód, dlaczego Gdynianie opuszczają nasze miasto. Po prostu ceny nieruchomości są tak wysokie, że Gdynię się opuszcza. Gdańsk nie jest tak częstym kierunkiem. Głównie Gdynianie emigrują do Rumi i Kosakowa. Kosakowo to najdynamicznie rozwijająca się pod względem liczby ludności gmina w Polsce w ogóle. Ja o tym po prostu już parę razy mówiłem. Gdynia musi zacząć realizować program budownictwa mieszkań czynszowych, w ten sposób stając się atrakcyjniejszą, szczególnie dla młodych ludzi, którzy mają gorszą sytuację, jeżeli chodzi o zdolność kredytową, o to, żeby móc udźwignąć po prostu standardowy, aktualnie niestety w Gdyni jedyny program wejścia w posiadanie mieszkania, czyli weź kredyt. Trzeba to zmienić i w ten sposób zatrzymywać również młodych ludzi w naszym mieście. Dziękuję. Pan Marek Dudziński. Bardzo proszę. Przede wszystkim pierwsze co, to zazdroszczę tutaj wykładowcy na pierwszym roku. Nie wiem, czy to już zajęcia z panem doktorem są, ale naprawdę, panem profesorem, przepraszam. Ale no, ja pierwszy rok politologii wspominam bardzo miło, więc zazdroszczę tego okresu. Ale dlaczego młodzi ludzie emigrują? No oczywiście dlatego, że po pierwsze, to o czym już tutaj mówiliśmy, czyli bardzo zły system transportowy w naszym mieście, zarówno komunikacji zbiorowej, jak i komunikacji indywidualnej, więc to oczywiście my zmienimy jako prawica i społecznicy. Po drugie, również wprowadzimy program 100 na 100, czyli 100 mieszkań na stulecie Gdyni. Będziemy przede wszystkim inwestować, będziemy walczyć z najmem krótkoterminowym po to, żeby właśnie te ceny mieszkań obniżyć i żeby łatwiej się było poruszać po mieście i myślę, że to będzie jakaś zachęta, a potem przyjdą przedsiębiorcy i myślę, że będzie tutaj fajnie i lepiej mieszkać i młodzi ludzie nie będą się wyprowadzać. Dziękuję pięknie. Panie Marku, dziękuję za ciepłe słowa, ale informuję pana lojalnie, jako mieszkaniec Gdańska nie będę głosował w Gdyni. Niemniej jednak, bardzo mi miło. Pani Aleksandra Kosiorek. Ja mam dla pani uspokajającą wiadomość. Ja studiowałam prawo w Gdańsku, ale wróciłam do Gdyni, także jest nadzieja. Jeżeli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, czyli to, z jakiego powodu najczęściej Gdynianie nam uciekają, to jest problem, z którym należy się mierzyć. Rząd polski uruchamia program do finansowania nawet do 80% inwestycji. Samorządy będą mogły z tego skorzystać i to widzimy, żeby wykorzystać tą szansę, ale
Z natury rzeczy często tak jest, że po studiach zaraz Państwo zakładacie rodziny i za chwilę nie mieszkanie, ale żłobek jest problemem, a potem przedszkole jest problemem i oferta edukacyjna. I tutaj nie da się pokazać takiego jednego miejsca, gdzie coś trzeba poprawić, bo trzeba poprawić we wszystkich obszarach. Trzeba o mieszkańcach, którzy nam z Gdyni uciekają, a powinni do niej wracać, myśleć o tym całym toku życia, który oni tutaj w najbliższym czasie będą mieć. I dopiero wtedy będzie tak, że ta Gdynia będzie dla mieszkańców atrakcyjna. Dziękuję. I pan Wojciech Szczurek. Gdynianie zachowują się bardzo często racjonalnie. Jak ktoś poszukuje tańszego mieszkania, to bardzo często na przykład może dokonać takiego wyboru, że wybiera mieszkanie w tej dynamicznie rozwijającej się gminie Kosakowo. Często kupując mieszkanie, nie do końca mając świadomość na początku, że kupuje się mieszkanie poza Gdynią, bo to jest tak naprawdę druga strona ulicy Pułkownika Dąbka. Ale potem pojawia się inny problem i ten czar pryska, kiedy 1 września w tym roku mieszkańcy Kosakowa posłali swoje dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej, to się dowiedzieli, że pierwszaki mają ofertę pójścia do szkoły na trzecią zmianę. I zaczęło się, że tak powiem, współdziałanie z Gdynią ratunku, jak rozwiązać problem, by w szkołach, które są w osi ulicy Pułkownika Dąbka, stworzyć takie miejsca dla dzieci. Myślę, że dzisiaj musimy mieć świadomość, że wysoka jakość życia i także przyciąganie, z jednej strony mamy procesy demograficzne, jakby ktoś z Państwa poczytał o procesach demograficznych w Polsce, w Europie, one się tak naprawdę wiążą dzisiaj z depopulacją większości miast. Są ośrodki, które jak magia przyciągają, ale musimy robić wszystko, by przez jakość życia, ofertę przyciągać nowe Gdynia, tworzyć im dobre warunki do rozwoju. Dziękuję pięknie. Szanowni Państwo, zakończyliśmy w tym momencie drugą część naszego spotkania, naszej debaty. Przystępujemy do części ostatniej. To są wystąpienia podsumowujące kandydatów. Przypominam Państwu 2 minuty. Zanim jednak oddam Państwu czas, jestem Państwu winien jedną informację, której nie podałem w początkowej fazie dzisiejszego spotkania. Widzicie Państwo jeden pusty fotel. Nie jest winą organizatorów, że ten fotel jest pusty. Ze znaczącym wyprzedzeniem czasowym skierowaliśmy zaproszenie do pana Przemysława Olczyka. Wczoraj w godzinach przedpołudniowych poinformował nas, że nie weźmie udziału w debacie. W Polsce nie ma przymusu, więc nie dysponujemy jako organizatorzy żadnym instrumentem nacisku, by przekonać do słuszności wzięcia udziału w takim wydarzeniu. Możemy zapraszać i na tym kończy się nasza możliwość. Szanowni Państwo, jako pierwszy głos zabierze pan Wojciech Szczurek. Przypominam, 2 minuty. Szanowni Państwo, Gdynia jest pięknym, nowoczesnym miastem, ukształtowanym historycznie w okresach bardzo niezwykłych, powodujących dumę z naszego miasta, ale także każdego roku buduje i rozwija swój potencjał. Jesteśmy miastem o bardzo wysokiej jakości życia, co często przekłada się na kłopoty, ale takie kłopoty, z którymi się trzeba mierzyć. To jest zadanie samorządu. Mamy bardzo jasną wizję tego, jak chcemy rozwijać miasto. Chcemy z jednej strony realizować inwestycje na miarę wyzwań i potrzeb miasta. Zrealizujemy obwodnicę Witomina, zrealizujemy projekty dotyczące infrastruktury, buspasów w całym mieście, chcemy usprawiać komunikację miejską, chcemy zmienić jej charakter z uwagi na czas, klimat. System buspasów to szybsza droga mieszkańców do miejsca zamieszkania i do pracy, ale to także nowoczesny tabor. W ostatnich 5 latach zakupiliśmy 125 nowych pojazdów, autobusów i trolejbusów niskoemisyjnych o bardzo wysokich parametrach. Z jednej strony zachęcając Gdynian do tego, żeby z tej oferty chcieli korzystać, ale z drugiej strony troszcząc się o środowisko. Zmieniamy charakter naszego miasta, bo oczekiwania dotyczące, by miasto było przyjazne, miasto pełne zieleni, determinują projekty, które twardo wpisaliśmy do naszego programu wyborczego, a program wyborczy traktujemy jako święte zobowiązanie w stosunku do mieszkańców i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by go zrealizować. Jakość życia to dziś jedna z najbardziej nowoczesnych systemów edukacji, za które odpowiada samorząd. Szkoły podstawowe, szkoły średnie, jak ktoś wątpi, zachęcam do zerknięcia do rankingów w zakresie poziomu edukacji i egzaminów zdawalności. Wysoka jakość powietrza. Jesteśmy miastem o jednym z najczystszych powietrz w naszym mieście, nie po polsku powiedziałem, ale powietrze i jakość jest na jednym z najwyższych poziomów w naszym kraju. Wysoka jakość oferty kulturalnej, szerokiej, ciekawej, atrakcyjnej. Oferta żłobkowa, oferta dotycząca nowoczesnych miejsc pracy, bo rozwój, to o czym dzisiaj mówiliśmy na początku, gospodarka staje się kluczem do rozwoju. Mamy wizję miasta, będziemy je rozwijać, mamy konkretny program i znakomity zespół. Dziękuję.
pan Tadeusz Szemiot. Tak się składa, że przyszło nam żyć w wyjątkowo ciekawych czasach. Poważne wyzwania przed Polską związane z zmianami dotyczącymi energetyki, niestety również konfliktami, które nas zaczynają otaczać. Gdynia musi wejść w te wszystkie wyzwania maksymalnie przygotowana, z maksymalnym gronem sojuszników, którzy będą nam pomagać poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Natomiast, szanowni państwo, również jednym z autentycznych wyzwań naszego miasta jest jednak zagadnienie dotyczące demografii. Jest nas coraz mniej, coraz mniej z nas musimy składać się na istniejącą w Gdyni infrastrukturę, musimy utrzymywać gdyńską oświatę w coraz mniej osób. To jest proces, który nie zaczął się wczoraj czy przedwczoraj. W Gdyni dzieje się to od 20-30 lat. Tak się akurat składa, że aglomeracja trójmiejska jako całość jest niesamowitym magnesem przyciągającym nowych mieszkańców. Akurat Gdynia w aglomeracji trójmiejskiej takim magnesem nie jest. To trzeba zmienić, a trzeba to zmienić przede wszystkim z tego powodu, żebyśmy my, gdynianie, obronili swój standard życia, który dzisiaj w Gdyni jest dostępny, ale wraz z utratą każdego nowego mieszkańca tracimy wpływy budżetowe, tracimy możliwość finansowania tego naszego wspólnego wysokiego standardu życia. To jest wyzwanie na najbliższe 20-30 lat dla gdyńskiego samorządu. Musimy odwrócić ten niedobry trend, zrobić wszystko, żeby wygrać z tym wyzwaniem. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Pani Aleksandra Kosiorek. Proszę państwa, ja czytałam Gdyńską Strategię Rozwoju 2030 i nie jestem spokojna o rozwój gospodarczy Gdyni, ponieważ postanowienia w tym dokumencie zawarte są tak ogólnej natury, że w zasadzie nie wiem, jak Gdynia ma w tym roku wyglądać. My dzisiaj potrzebujemy pomysłu na Gdynię, czyli przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ona ma być przemysłowa, czy ona ma być kupiecka powrotem do starych tradycji, czy ona ma być turystyczna. A jeżeli odpowiemy sobie na pytanie, to dopiero możemy projektować działania, które nas do tego zamierzonego celu doprowadzą. Dzisiaj takiego projektu nie ma i dzisiaj obserwujemy tylko zespół chaotycznych działań i czynności, który w zasadzie prowadzi nas chyba w finansową przepaść. Ja jako przedsiębiorca wiem, jak ważne jest funkcjonowanie w warunkach stabilności. Jako przedsiębiorca w tym gronie mam przewagę, bo wiem, co to znaczy ciężko pracować i zarobić na swoje utrzymanie i na utrzymanie firmy i ewentualnych pracowników. I dzisiaj mówię do przedsiębiorców, bo jesteśmy na debacie gospodarczej. Gdyński Dialog ma dla państwa propozycje i Gdyński Dialog chce z państwem współpracować przede wszystkim. Gdyński Dialog nie chce państwu narzucać rozwiązań, których państwo nie oczekujecie, tylko wysłuchać tego, jak wy byście chcieli prowadzić tą swoją działalność dzisiaj w Gdyni. Myślimy o powrocie do tradycji Gdyni kupieckiej. Za rok hala targowa w Gdyni będzie obchodzić swoje 90. urodziny, a dzisiaj nam ta hala podupada, targowiska w innych miejscach zostały pozamykane. Te wszystkie punkty składają się na ogólny rozwój gospodarczy naszego miasta i ja jako przedsiębiorca, pamiętając o tym, jak trudno jest prowadzić biznes, nawet w sprzyjającym mieście, będę dla tych przedsiębiorców uważna i będę się w głos przedsiębiorców wsłuchiwać. Dziękuję. Jako ostatni głos zabiera pan Marek Dudziński. Bardzo proszę. Szanowni państwo, no muszę tu się odnieść do części wypowiedzi moich przedmówców. No, w przypadku pana jeszcze urzędującego Wojciecha Szczurka, no to tak jakbym słyszał zdartą płytę. Jak to miasto jest wspaniałe. Oczywiście jest wspaniałe, ale jest bardzo źle zarządzane. Jak to, prawda, realizujemy? No nie realizujecie państwo, nie realizujecie masy inwestycji, na które się z gdynianami umówiliście. Mówię tutaj o węzeł Karwiny, mówię tutaj o przebudowie Teatru Miejskiego, mówię tutaj o tunelu na przejeździe nad ulicą Pucką. Masa rzeczy, które mówisz, o lodowisku, oczywiście basenie olimpijskim, można by wymieniać, dlatego no umówmy się, że państwo obietnic nie dotrzymujecie.
To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no państwa obietnice no, nie mają pokrycia w państwa wiarygodności. To jest sprawa kolejna. Mówicie państwo o zieleni. Tak, robicie zieleń, tylko że najpierw wycinacie tą zieleń, duże, stare drzewa, które mają znacznie większą chłonność, a zastępujecie małymi krzewikami, których chłonność CO2 jest znacznie mniejsza. Ubytek mieszkańców. Oczywiście, że jest zauważalny i my również chcemy naszym programem temu przeciwdziałać. Chcemy, żeby Gdynia była miastem przyjaznym dla kierowców. Chcemy, bo wielu przedsiębiorców to właśnie też kierowcy, więc kiedy wprowadzimy nasz pakiet ułatwień dla tej grupy zmotoryzowanych, myślę, że tutaj będzie, Gdynia będzie przyjaźniejsza właśnie dla biznesu. Chciałbym też tu odnieść się do pani Kosiorek. No, ja bym tutaj nie dyskredytował również pracowników etatowych, korporacyjnych czy urzędników. Oczywiście oni też muszą ciężko pracować na swoje utrzymanie, więc no, tutaj oczywiście przedsiębiorców doceniamy, cieszymy się, że są, ale no, bym tutaj się nie w żaden sposób ich nie wywyższał ponad innych ciężko pracujących mieszkańców naszego miasta. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, nasze spotkanie dobiegło końca. Raz jeszcze chciałbym gorąco i serdecznie podziękować pani kandydatce i panom kandydatom za przyjęcie zaproszenia gdyńskiego środowiska gospodarczego na tę debatę. Państwu za obecność i za niezwykle interesujące i inspirujące pytania. Zachęcam Państwa do podjęcia rozmów kuluarowych z kandydatami. Bardzo uprzejmie dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za uwagę. Do widzenia Państwu.